is this place? This is a computer. A lot of my work is on computers. Yes, but now you're inside of one. Being inside is what I do best. Słuchacie audycji Inside Baseball. Z Wrocławia mówi do was Konrad Okoński, pierwszy znak wiosny. I Mateusz Żarkowski, dzikie muje, węże chuje. W dzisiejszym odcinku rozkminy, Google Alerts. Eksperyment Calhouna. Oraz newsy, tylko poważne oferty, ogłoszenie zombie. Tron Jeremy. Sex Min. Ale dobry tytuł wymyśliłeś. To nie mój. Nowe szaty króla. Nowe przerwniki. Umarł król, niech żyje król. Kącik robotyczny, ludzie zabierają robotom pracę. Ha, ale kanapki nie zrobi. This is so cool that it melts. Nie będzie amazonowych dronów. Szybka piłka. Spóźnione a dobra, to w takiej piłce nie czytamy. Oraz piłka w trybuny i after show. After show. After shock. Słyszałeś o czymś takim jak Google Alerts w ogóle? Nie, co to jest? To jest, jak jest dużo puchu, to, jest... to wysyła ci ten? To jest... Dla mnie Powder Alert jest tylko. To jest taka usługa, w której możesz, możesz do swojego konta Google'a przypiąć taki właśnie nasłuchiwacz internetu, żeby dał ci znać, jeżeli będą pisać na przykład o tobie w internecie gdzieś. Ja kiedyś stwierdziłem, że sprawdzę, jak to działa i wpisałem kilka takich haseł i co jakiś czas odzywa się hasło Okoński, czyli moje nazwisko. I oto ostatnim razem, kiedy Google Alerts wysłało do mnie maila, to była informacja o nauczycielce, która została oskarżona o zapewnianie swoim uczniom narkotyki i alkohol. To trochę smutne. Ale nazywa się Okoński. Najwyraźniej. Wiesz, najfajniejsza rzecz jest taka, jeżeli na przykład masz dzieci i twoje dzieci chciałyby spróbować narkotyków, no to wiesz, że powinieneś pierwszy raz wziąć z nimi, nie? Mhm. Żeby i tak samo jak fajki czy alkohol, że najlepiej by było, jakby to przy tobie pierwszy raz było, nie? No i ona zrobiła to, tylko wyręczyła rodziców. Rodzice, wiesz, są bardzo zajęci. To jest, może prawdopodobnie jest to jakaś prywatna szkoła. To prawda. Może jakaś droga. O, rodzice nie mają czasu na przykład, wiesz, pić ze swoimi dziećmi. No nie mają. Nauczycielka pomyślała, ja po prostu zrobię to za rodziców. No to jest pełna usługa, pełny serwis. Full service, all inclusive. Ja tutaj dodam jeszcze, że Okoński nie było nazwiskiem tej kobiety, która dawała dzieciom narkotyki, tylko jej sąsiadki, która na nią doniosła. No, także... najlepiej. W mojej rodzinie nie ma żadnych ludzi uzależnionych od substancji, są tylko wtyki. Pierdol się, konfidencie. Konfidenci. Ona jest konfidentem, ty jesteś konfiturą. Okoński, the confident family. Jesteśmy pewną rodziną. Także tyle. Możesz liczyć, że cię wsypię. Za każdym razem, kiedy dostałem informację o tym, że Google Ale Alert, najlepsze jest to że jak takiego. Zjechałem... Ty poczekaj, to nie do końca, tak, to nie jest jeszcze koniec tego. Za każdym razem, jak wjeżdżaliśmy na trening... A, wy tego nie wiecie, więc trzeba zrobić całe tło. Idea jest taka. Jak się jedzie na trening akrobatyki, to jest brama. I oni wiedzą, że jestem flyerem. 3 złote. Chyba, że ma się legitymację, przepustkę, albo legitymację AWF-u. Mam wrażenie, że mówiłeś tą historię. No więc ja po prostu macham jakimś prostokątem i wjeżdżamy. A ja się Ale i zwykle jak jeździ Konrad obok, to robi taką minę, że zatrzymują nawet mnie. Ja nigdy nie mam problemów, jak jadę sam. Ja mam aurę winności. Konrad robi winną minę. No mam taką winną minę. Winną twarz po prostu. To jest 12-letnia winna mina. Leżakowana. Ale za każdym razem, jak Google Alert coś do mnie pisało, za każdym razem było to coś w tym stylu. Więc nie mam szczęścia najwyraźniej do bycia wspominanym w wiadomościach. Spróbuj zmienić na Konrad, może będzie coś lepszego. Może będzie więcej na pewno. Ustawię coś naprawdę częstego. To ustaw też na mnie. No dobra, teraz spróbuję. Zobaczymy, co będzie. No cóż, mi jest przykro. Dlaczego? Z mojego w ogóle powodu? To źle zrobili troszkę, no bo ona ich karmiła, wiesz, karmiła ich alkoholem, karmiła ich dragami i tylko ich rozbestwiała. Nawet jak Sokrates zgorszyła młodzież.
Bo o to został Sokrates posądzony w końcu, nie? Ogorszenie młodzieży. Chyba tak. Prędzej czy później to jest najłatwiejszy klawisz, który możesz wcisnąć, żeby ludzi wywołać oburzenie u ludzi. A nie mogę poczekać o swoich po prostu? Tam się szykowało jakiś, wiesz... Tam się szykował jakiś statutory rape. Wydaje mi się, że mogli po prostu odczekać trochę i ściągnąć większą pulę, ale wymiękli. Ale gdzie, u Sokratesa? Nie, u niej. U kogo? No i... Jeżeli poisz nastolatki alkoholem i dragami, to być może w końcu przyjdzie też seks, więc wystarczy, żeby policja poczekała i by zgarnęła jeszcze większą pulę. No tak, bo widzisz, bo ty nie widzisz tego, ty nie widzisz przestępcy, ty widzisz inwestycje w przyszłość. Przyszłość policji. Przyszłość policji. Na pewno lepiej jest mieć złapanego przestępcę, który zrobił coś ciężkiego, niż te kilka małych płotek. Dokładnie. Więc po prostu wspieraj te płotki, aż wyrosną na solidne szczupaki. Takie są zasady. No, wykarm je. Wykarm je. Możesz podrzucić mu dziecko czasem, może czasem przymkniesz oko na dostawy kokainy? No, nikt nie zabija małych kurczaczków. Wszyscy zabijają dorodne kury. Dokładnie. Tak to działa. Dlaczego zabiliście? Dlaczego tutaj zgarnęliście płotkę, jak mogła zostać rekinem? No masz rację. Fajnie jakby okazało się, że zostawili ją na ciut za długo i przychodzą do niej, a ona jest kurwa jebanym Scarface'em. Siedzi, wchodzą do jej, ona jest, załóżmy, że ona jest nauczycielem, tak? Sobie tak. Wyobrażam, że ona jest guide. Siedzi w swoim, wiesz, tym, jak to się nazywa, psychologiem szkolnym, tak? Mm-hmm. Po polsku. Więc siedzi w tym swoim gabinecie i oni wchodzą i mówią, wiemy to, wiemy co robisz, Leslie. A ona podnosi się, na stole jest pełno koki albo sztucznej kredy sproszkowanej. Kurwa mać. Albo ulotek. Dostanie pelisy. Ulotek. Zawsze możesz pogadać. Bezpieczna infolinia. Ej, no. I rzuca tymi ulotkami w nich, a oni i dostają tymi ulotkami, nie wiedzą, i strzały lecą w powietrze. I mówi, say hello to my little friend. I mówi na przykład, więc jak się czujesz, Michael? A Michael się kładzie na kozetce. I mówi, no nie jestem ostatnio pewny swojej żony, nie? Żony? Masz ten wiesz, nauczyciel zawsze jak wciąga kokainę, to popija potem herbatą, bo nie chce dostać pylicy. Pamiętasz ten motyw, jak nauczyciele tłumaczyli, dlaczego mają zawsze kubek z herbatą na stole? Nie. Ponieważ jest zasada, że jak używasz tablicy z kredą, to powinieneś coś pić, ponieważ możesz dostać pylicy. A druga rzecz, bardzo mądrze w ogóle. Tak. Albo nosić maskę. Albo nosić maskę. Chciał mieć nauczyciela z maską. Taką hokejową. No, totalnie jak ten z piątku 13, tak? Chyba tak. Jest dwóch takich kolesi. Jeden jest z ulicy Wiązów, a drugi jest z piątku 13 chyba, nie? Freddy Krueger jest z tego. Z ulicy Wiązów, a Jason to jest piątek ten w masce 13, hokejowej. Jason Voorhees. Jason Voorhees, dokładnie. Voorhees? Kojarzysz, jak czasem ktoś ci powie coś i ty nie słyszysz znaczenia, tylko słyszysz samo słowo i zaczynasz myśleć o słowie. Jak powiedziałeś, że ta nauczycielka siedzi jak Scarface, ja usłyszałem tylko Scar i Face i zacząłem wyobrażać sobie tą nauczycielkę w masce uszytą z twarzy tych dzieci. To jest nawet lepsze przejście. Słuchacie audycji Inside Baseball? Dobra, to zaczęliśmy z grubej rury, to dobrze, bo jest coś ciekawego teraz. Chciałbyś, żebyśmy zaczęli newsy? Nie. Aha, okej, okay, to nie. Nie, ja mam coś, ja mam oldsa, dobrego oldsa. O, dawaj. To jest eksperyment z 68 roku. Wow, co? No, 68 rok, czyli taki niezły olds. Trwał, eksperyment zaczął się w 68 i trwał 4 lata. To wszyscy już na pewno słyszeli, bo stary news. Eksperyment Calhouna. Ja nie słyszałem o tym i dopiero dzisiaj o tym usłyszałem, a jest to bardzo ciekawe, więc chciałem o tym powiedzieć chwilę. Dawaj. Idea jest taka. Eksperyment został przeprowadzony na myszach i polegało na tym, że chcieli zobaczyć, jak będzie się żyło myszom, czyli sprawdzić dokładnie, co się stanie, gdy osobnikom danego gatunku zapewnimy wszystko, co jest potrzebne do przeżycia. O. I stworzył on myśli odpowiednik rozwiniętej cywilizacji. Chodzi o to, że założenia są proste. Myszy mają nie mają zagrożeń, mhm, i mają nieograniczony dostęp do pożywienia. Ograniczone jest rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych
Jedynym ograniczeniem tutaj była przestrzeń, która była przewidziana na 3800 myszy. Okej. Taka, że one mogły spokojnie tam egzystować. Czyli generalnie była to stodoła z wysypanym workiem ziarna. No nie tylko, nie? No zrobili po prostu dużo rzeczy tam, nie? Dodawali. No to trwało 4 lata, nie? Więc ten, i obserwowali to. No i generalnie były 4 fazy eksperymentu. Zaczęli eksperyment od 4 samców i 4 samic. Okej. Okay. Przepraszam. Jak zaczęli od 4 tylko? 4 samce, 4 samice. I końcowo chcieli uzyskać 3000 ileś myszy. To nie jest, że tak powiem, tak inaczej. Jeżeli tak zrobili, to prawdopodobnie mieli tak do tego podwaliny, że to zadziała. Mhm. Myszy się tak rozprzestrzeniają. I dobra, działało to w ten sposób. Na początku było ciężko im się przystosować, ale ustaliły się, zrobiły sobie jakiś podział terytorialny i zaczęły budować gniazda. Nie? Po 100 dniach zaczęły rodzić się pierwsze nowe myszy. Teraz tak, przez następne 200 dni populacja znacznie, wiesz, znacznie wzrastała, co 55 dni się dublowała. Nice. Getting Czyli busy with it. Generalnie wykształciła się jakaś struktura społeczna, zależna od starszeństwa rodziców. Pojawiły się dominujące samce. No i te dominujące samce miały oczywiście więcej potomstwa, nie? Dodatkowo przestała myszom przeszkadzać obecność innych i zaczął się robić tłok w tych takich wybranych boksach, nie? No. Dalej. Stwierdzili, że pod koniec tej fazy drugiej, fazy B, było 3-krotnie więcej osobników nieradzących sobie społeczne, które nie dominowały w żaden sposób, niż osobników społecznie stabilnych, mających ugruntowaną pozycję, czyli dominujących samców. Okej. Okay. Pojawiła się ta dysproporcja, nie? Czyli 3-krotnie więcej gównianych ludzi było. Tak, takich, którzy sobie nie radzą. Okej. Okay. Faza C to jest stagnacja, czyli na wykresie jest to zobrazowane jako spadek wzrostu. Tak jakby, tak? Czyli ciągle wzrasta populacja, ale coraz mniej. Wolniej, nie? Już nie dubluje się co 50 dni, dubluje się co 145 dni, czyli ta wydłużyło się to prawie 3 razy. Jak oni teraz musieli długo patrzeć na te myszy. 4 lata. Jezus. Zauważyli spoko. Tak, przede wszystkim populacja dubluje się teraz 3 razy dłużej, czyli co 145 dni. Mhm. Tak, samce nie potrafią już bronić własnego terytorium. No po co by miały, skoro nie mają żadnego zagrożenia? Samice z kolei przejmują obronę gniazda i zaczynają być bardziej agresywne. Co więcej, te samice również kierują tą agresję do własnego potomstwa, które jakby zmusza je do opuszczenia gniazda, nie? W ten sposób. Dodatkowo u samice także mają mechanizm naturalnej antykoncepcji, czyli zjadają swoje płody. O, no tak. Najbardziej naturalny sposób antykoncepcji. Kościół o tym mówi. Dokładnie. Jest coraz mniej zapłodnień, nie zanika instynkt rodzicielski. Dodatkowo pojawiają się bezdzietne samice. O, ale mają koty. Hodują koty. Takie bardzo malutkie koty. Mhm. W połowie tej fazy prawie wszystkie dzieci były odrzucane przez matki. O. To znaczy odrzucały one osobne życie, bez przekazania żadnego wychowania. No tak, ale widzisz, koncentrowały się na karierze, także teoretycznie społeczność jako taka miała korzyść z nich. Teraz coś, co mnie najbardziej zniszczyło, no. I to jest dosyć, nie wiem, czy będziemy poruszać to, ale zaczęły się pojawiać zachowania homoseksualne przez bardziej dominujące samce, które wykorzystywały te bierne. No jest to, może to jest jakiś rozwój. Dalej powszechna staje się przemoc. Samce przestają w jakikolwiek sposób zabiegać o samice, zamiast tego atakują się wzajemnie. Okej. Okay. Dla naukowców spodziewanym czynnikiem hamującym wzrost będzie osiągnięcie limitu tych 3800. Uh-huh. Natomiast maksymalna populacja wyniosła jedynie 2200. No cóż. I później faza wymierania. Tylko 20% gniazd była stale zajęta. Reszta to były migrujące myszy ciągle. Nie? Mhm. Tak jakby. I teraz faza D to jest okres wymierania. Ona trwała 3 razy tyle co początek, nie? Mhm. Czyli 560 dni trwało to te 3 fazy.
Nie, przepraszam. 1000 dni trwała ta faza wymierania. Okej. Okay. Podczas kiedy wszystkie poprzednie trwały 500. I teraz tak. Samice prawie w ogóle nie zachodzą w ciążę, a nieliczne, nieliczne rodzone młode nie przeżywają. Dalej. Pojawiły się męskie odpowiedniki samic. I teraz posłuchaj. Tak zwani, oni naukowcy nazwali to piękni. Mhm. To były samce, które nie wykazywały żadnego zainteresowania samicami, ani nie brały udziału w jakichkolwiek konfliktach. Ich zachowanie sprowadzało się wyłącznie do picia, jedzenia, spania, jak również dbania o własny wygląd. Miały ponoć bardzo ładne futerka i wyglądały na bardzo zadbane, ale były kompletnie głupie i nie radziły sobie z... No były kompletnie głupie, nie radziły sobie. A czy nosiły brody i flanelowe koszule? Sobie wyobrażam myśli Gudrwala. Myśli go tak. Myśli hipster. Metry. W pewnym czasie populacja całkowicie utraciła zdolność do reprodukcji i ostatni 1000 myszy nie wykształcił w sobie jakichkolwiek reakcji społecznych. Nieznana im była agresja oraz zachowania prowadzące do obrony gniazda i potomstwa. Ząg. Tylko jadły, piły, spały i dbały o siebie. Osobniki w ostatnim czasie wyglądały wyjątkowo ładnie i zadbane. Były zdrowe ciało, dobrze wyglądające oczy, nie były sobie poradzić z żadnym nietypowym bodźcem. Jezus, ale to jest wszystko przerażające. Około dnia 1600 umiera ostatni osobnik. No ale mieli, they had a good run. Także... Ja pierdolę, ten eksperyment mnie zniszczył generalnie, jak to zobaczyłem. No jest to mroczna sprawa bardzo. Czyli jest generalnie... Jest to dosyć mroczna sprawa, bo nie słyszałem o tym do tej pory po prostu, a jak trochę o tym poczytałem, jest, ja tu takie streszczenie przeczytałem tych faz, nie? Ale jest generalnie... Dużo stron, gdzie można o tym poczytać. Tak, ale w podsumowaniu masz między innymi, że brak wyzwań pogarsza stopniowo zachowanie kolejnych pokoleń populacji. Na szczęście, jeśli chodzi o brak wyzwań, to tego się nie musimy bać jako rasa ludzka, a zwłaszcza w Polsce. Troszkę tak, a troszkę nie. To zależy, w jaki sposób definiujesz wyzwania. Bo o ile są zawsze ludzie będą w sobie w stanie znaleźć jakieś pewne wyzwania, z uwagi na konkurencję naszą wewnątrzgatunkową jakby, która jest praktycznie tylko taka. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, nie? Że my patrzymy tutaj, jak działa społeczeństwo. Mhm. Samo, nie jako jednostka, nie? Więc może my przeszliśmy gdzieś dalej i to tak nie będzie działać. Nie jesteśmy tylko myszami, prawda? Jesteśmy w stanie sobie zobaczyć więcej rzeczy. Ale z drugiej strony, ile znasz ludzi, którzy tak naprawdę, w sensie, na pewno znasz jakichś ludzi, którzy jedyne co robią, to jedzą, piją, pracują, wracają do domu, oglądają telewizję, grają w gry, śpią. No tak, ale to wymieniłeś tutaj jeszcze pracę i zabawę, więc co jeszcze zostaje w życiu do zrobienia? Znaczy... No nie. No myślę w taki sposób, że... Że nie mają ochoty na reprodukcję? To ja że nie mają ochoty na żadne... Że jeśli chodzi o... Bo tak, gdzie możesz szukać wyzwań? Możesz szukać wyzwań w pracy i zabawie, tak? Mhm. No ja mówię tak. O ludziach, których praca została sprowadzona do przyniesienia pieniędzy, więc jest to praca, która ich nie spełnia, służy tylko do pójścia i załatwienia czegoś. No. Taka stagnacja. I zabawy, która została sprowadzona do prostych czynników, czyli telewizja i gry ewentualnie, nie? No. U młodszych ludzi częściej. I teraz zastanawiam się w taki sposób, jak... nie wiem, czy to się przekłada na te myszy? Jednak. Nie, no wiadomo, to na pewno się przekłada w takim, wiesz, bardzo z oddalenia patrząc na to, tak jakby, nie? No. Bo są przecież te same objawy, tak jakby można zaobserwować u ludzi, że tak powiem. Nie wiem, też tak jak powiedziałeś, nie mam pojęcia, jak bardzo to się przekłada, jako że, wiesz, ludzie są troszkę mądrzejsi niż myszy. Ja się zastanawiam w taki sposób. A myślałeś, że socjologia jest nudna? To nie do końca jest socjologia. No nie, jak to nie? Badasz socjalne społeczeństwo badasz. W ludziach, ale to są myszy.
To jest zoosocjologia, Mateusz. Zoosocjologia. Myślę w taki sposób jeszcze. Czy... Nie, bo czekaj, bo trochę się zaczytałem w jakimś tam komentarzu. Nie znamy się na tym, nie wiem, czy odkryjemy tu Amerykę. Nie, myślę też w taki sposób, nie? Czy... Jeszcze jeden temat chciałem. Czy jednym ze sposobów... Czy pojawienie się homoseksualizmu jest oznaką społeczeństwa, które osiągnęło pewien stopień zaawansowania. Stagnację według tego. No tak, bo widzisz... Jako mechanizm samoregulujący się rosnące społeczeństwo. No to jest, wiesz co, jest jedna książka, która to samo robi w tym, mówiłem już o niej, w ludzkim społeczeństwie. To jest science fiction, nazywa się Forever War. O tym żołnierzu, który wraca z wojny i przez to, że była dilatacja czasu, on wraca na Ziemię parę miesięcy później, a minęło na Ziemi tyle lat, że jego rodzina już nie żyje. Więc wlatuje na kolejną kampanię i jak wraca, Ziemia jest już kilkaset lat później i on nie może się odnaleźć, ponieważ na Ziemi już nie ma na przykład heteroseksualizmu w ogóle. Są tylko związki homoseksualne, które są uważane za doskonalsze, a dzieci się rodzą po prostu z próbówek, nie? Także jest strasznie ta książka jest fajna i bardzo mi się ona przypominała, kiedy gadaliśmy o tym, że społeczeństwo poszło w taką dziwną stronę. Tylko tam się wszystko dobrze skończyło. Jeśli masz na myśli, wszyscy ludzie byli połączeni w jednej wielkiej chmurze intelektualnej i mogli zbudować sobie ciała jakieś, jeśli potrzebowali, ale praktycznie nikt tego nie robił. I wszyscy wyglądali tak samo, jak byli klonami. Myślałem, że skończyła się, grałem twoim i umarł. Nie znasz tego? I umarł. Jest taki obraz kota, który trzyma pada. Pada, no. I jest podpis, grałem twoim i umarł. Zawijmy dalej. Chyba, że coś jeszcze chcesz wyciągnąć z nic tego, nie chcę wyciągać z tego. Chciałem zostawić to po prostu, bo jest to dla mnie dosyć ciekawe. Tak, ale tylko wiesz, masz też ten motyw, który, to się nazywa teorią chaosu, nie? Że jeśli system jest wystarczająco skomplikowany, nie jesteś w stanie przewidzieć. To znaczy, że jeśli ludzie są, wiesz, mamy, dochodzi dodatkowy czynnik, którym jest inteligencja, to no wiesz, nie stawiałbym na ten sam wynik, co umysł, ale chuj wie. Z perspektywy kosmicznej inteligencji pewnie też jesteśmy durni. Być może. Znaczy, ja myślę też jeszcze w taki sposób, nie? Z drugiej strony, czego spodziewali się po tym eksperymencie, bo wydaje mi się, że spodziewali się dokładnie tego. W sensie nie, że... Spodziewali się, że myszy doprowadzą do własnej destrukcji? No troszkę tak. No bo... co? Sugerowali, że myszy będą żyły nieskończenie ilość czasu, doprowadzą do stabilnej cywilizacji, która będzie sobie działała i wynajdą technologię. Nie no, ale w teorii powinny sobie po prostu żyć, bo miały jedzenie i nic im nie groziło. Mogły się mnożyć i żyć tak sobie na przykład stabilnie przez kilkadziesiąt lat. A jednak no, w eksperymencie skończyło się to po 4 latach wszystko, nie? No tak, no ale z drugiej strony, jeżeli nie ma żadnych, no to jest tak jak normalne, tak jak w życiu jest. Jeżeli nie masz żadnych zagrożeń, to się nie rozwijasz, a jeżeli się nie rozwijasz, to się cofasz. To fakt. No eksperyment to dowiódł w każdym razie, nie? Także już wiemy. Miejmy nadzieję, że zaatakuje nas ktoś z kosmosu. Nie, mamy też motyw taki, że kończą nam się surowce, także my mamy kolejne wyzwanie znaleźć surowce poza Ziemią, więc będziemy rozwijać się w kosmos, jak dla mnie. Bardzo proste rozwiązanie. No, żebyśmy tylko nigdy nie znaleźli nieskończonych źródeł energii i pożywienia. Dokładnie. Bardziej mnie martwiło... Nie, ojebać to. Dobra, idziemy dalej? No. W takim razie będziemy przechodzić do newsów. Tylko poważne oferty. Ogłoszenie zombie. Obaj znaleźliśmy to... tą informację ostatnio. Przy czym mi została ona podrzucona jako idealną pracę dla jednej z bohaterów mojego komiksu. Dla Janka. Jest mianowicie wrocławski zakład pogrzebowy, który zatrudni osobę za 150 zł za 6 godzin pracy dziennie. Okej. Do leżenia na dupie, znaczy leżenia na plecach przez cały dzień.
Brzmi dobrze? No spoko. Chciałbyś pracować w ten sposób? W sensie, wiesz, nie masz... Może uda ci się zatrudnić... Ale on może spać? Wydaje mi się, że powinieneś móc spać. Trzeba leżeć bez ruchu. Także ale chyba... po co? W sensie, nie taniej jest im kupić... Nie rozumiem, nie taniej jest im kupić manekina? Najwyraźniej chcą, żebyś wyglądał bardzo realnie. Ja jeszcze nie powiedziałem, co jest potrzebne. Jeszcze nie powiedziałem, co jest tutaj potrzebne. Należy leżeć w trumnie przez 6 godzin dziennie na wystawie sklepu pogrzebowego. Najbardziej podoba mi się to, że to jest z Wrocławia. To znaczy, że jeśli ktoś tą pracę podejmie, to będę mógł pójść i zrobić zdjęcie. Co obiecuję, że zrobię, jeśli się dowiem, że coś takiego istnieje. Znaczy to ogłoszenie zostało usunięte bardzo szybko. No co ty, ja je tutaj mam ciągle, czy to jest... Nie, to jest... Webcash. No właśnie, ty nie rozumiesz. No. Dlatego to jest ogłoszenie zombie. Mateusz. Mam cię. Bo ono umarło, zrozumiałe. Ale... Ale nie. Ono umarło, ale... Że tak powiem, Google zatrzymał je. Niczym Lenina. Zamroził. Może było zbyt dużo chętnych, wiesz, znaleźli kolesia, zatrudnili, zrobione, pełny etat, umowa zlecenie. Ja nie wiem, ja się przewracam, jak śpię, ja się ruszam mocno. Ja lubię spać na brzuchu, nie? Może mógłbyś myśleć aktywnie, zamknięte oczy, leżysz i myślisz. Kurwa, to by było spoko. Mógłbyś dogadać się z nimi, no bo wiadomo, że nawet jak pozujesz dla artystów na ASP, potrzebujesz co 40 minut zrobić na przykład 10 minut przerwy, żeby rozprostować kości, zmienić pozycję, więc dogadujesz się z nimi, że co 40 minut możesz na chwilę wstać, rozprostować kości i zrobić notatki z tego, co wymyśliłeś i wracasz z powrotem do leżenia. Jakiś filozof mógłby nieźle sobie zarobić tutaj. Może powinniśmy sięgnąć, wiesz, do jakiegoś znajomego filozofa, zapytać, czy to jest coś, co mu byłby w stanie zrobić. Tak wiesz, jako żebyśmy my wiedzieli, jakbyśmy kiedyś prowadzili zakład pogrzebowy albo coś. We Wrocławiu tych zakładów jest dosyć dużo i co jest ciekawe, prawie wszystkie są w tym samym miejscu. Na ulicy, na którą wychodzi uliczka klubów. Pasaż Niepolda. No. Dokładnie. Także jest to bardzo ciekawe. Dobrze mieć takie ciekawa sprawa, mieć jedno miejsce, w którym są wszystkie takie rzeczy. Fajnie, jakby pomiędzy jeszcze było pogotowie. No. Tak, praktycznie masz taki ten. Całe miasto to jest taki taśmociąg, przez który wchodzisz jako dziecko i wychodzisz jako trumna. I przesuwasz się cały czas przez miasto. A potem ten... ciągniesz kartę szansy i na karcie jest napisane idziesz do więzienia, nie przechodzisz przez start, nie otrzymujesz premii. Ale wyobraź sobie, jest klub, wychodzisz z klubu do spożywczego, ze spożywczego do hotelu, gdzie śpisz i jesz, a potem wchodzisz do jakiegoś miejsca pracy. Nie wiem, mógłbyś zrobić taki sposób, żeby wycisnąć z życia jak najwięcej. I bylibyśmy taśmowo produkowanymi, szczęśliwymi ludźmi, którzy wyciskają z życia bardzo dużo. Dokładnie, jak te myszy. No. Tron Jeremy? Tron Jeremy. To polecał mi Filip. Na wideo pojawił się trailer seks-parodii Trona z Ronem Jeremym. Tron Jeremy. Zobaczcie go sobie, bo jest naprawdę fajnie są sparodiowane sceny z filmu. Ale kiedy już zobaczycie, to zasmucę was z wiadomością, że to jest fake trailer. To znaczy, to jest intro, które nagrali dla rozdania nagród za filmy dla dorosłych. To się nazywa AVN. Bo jest dobre. Jest bardzo dobre. Ale Jeremy jest tutaj dosyć stary. Nie wiem, czy chcielibyśmy oglądać jak ten. On teraz głównie gra w takich filmach. Wiesz, on nigdy nie był młody. On nigdy nie był młody. Kojarzysz takie filmy, gdzie młoda laska uprawia seks ze starym kolesiem, takim dziadem? To jest taki fetysz. I on gra głównie teraz w takich filmach. W sensie gra, jest bardzo stary, jest bardzo gruby. Jako młoda laska? Nie, jest bardzo stary, bardzo gruby i uprawia seks z bardzo młodymi laskami. No cóż, brzmi jak ciężka praca. Brzmi jak plan na emeryturę. Musisz być tylko paskudny i mieć wielkiego kutasa. No bo w sumie z tego słynie. You are inside the computer. Inside is what I do best, baby. To jak skoro jesteśmy w temacie seksu, to ja chciałem ci tylko powiedzieć o seksminie. No co to jest seksmina?
To jest Sexmin. Sexmin, kurwa, dobra, rozumiem. Właściwie to Sexmin. Sexmin. Muszę zmienić. Sexmin. Sexmin jest to news taki krótki, że CD Projekt dla Wiedźmina 3 nagrywało sceny motion capture dla scen seksu 16 godzin. 16 godzin materiału. No mieli z czego wybierać. Wydaje mi... Nie, nie, czekaj. Wydaje mi się, że 16 godzin trwało nagrywanie. Nie, 16 godzin sex scene motion capture data, czyli nagrali nie, 16 źle godzin... Źle powiedzieli. Tego. Nie, na materiału. Twitterze jest, na Twitterze tam jest ten. 16 godzin trwało nagranie materiału do Wiedźmina. No to znaczy, że nagrali 16 godzin materiału, czy nie? Nie no, mogli robić jeszcze, wiesz, przed nagrywaniem i po nagrywaniem jeszcze to trwa, nie? No tak, no to nie wiem. W tym newsie, który masz tutaj, który zalinkowałeś, piszą, że ten... Że Witcher zawiera 16 godzin O nie! Danych. Na koniec... Ale nie 16 godzin samego seksu. Nie 16 godzin seksu w grze. Tak. Na co jeden koleś w komentarzach odpisał... Masz tam, jeśli więcej niż 16 godzin? Bo przecież zapętlacie pewne rzeczy. O nie, kurwa, masz rację. Kto wie? Znaczy, nie wiem, czy... O ja, najlepsze było to, może nie muszą zapętlać. Jakby seks sprzedawali jako DLC. O kurwa. Najlepiej. Najlepszy pomysł, stary. Ja jestem gotów na więcej takich gier i filmów. Jakich? Przez to, że ostatnio jest tak głośno o 50 Shades of Grey, to orientuję się, że jest naprawdę niewiele filmów, na przykład w kinach, które są o seksie, albo zawierają sceny seksu. Nie wiem, mi się wydaje, że teraz w RPGach jest to taka standardowa praktyka. W RPGach tak. To znaczy, jest to taktyka, bardzo, że możesz romansować smutne, z ludźmi. Jest to bardzo smutne. Nie, ale to jest, tutaj możesz romansować, ale niekoniecznie będziesz miał scenę seksu. Jeśli już jest, to wiesz, no spoko, ale... Znaczy, oni tutaj mówią w ten sposób, że chcieliby pokazać w jakiś sposób, że nie mogliby ci powiedzieć, idź znaleźć, chodzi o Yennefer tutaj, idź znaleźć kogoś, kogo nie znasz i na kim ci nie zależy. A sam seks ma pokazać, że jest to ktoś, kto jest dla nas bliski, nie? Tak, czytałem to. Jakby, że więc... użyli tego jako narzędzia do stworzenia bliskości w twojej głowie między postaciami. No, dopóki nie, wiesz, no dopóki nie zrobię, wiesz, dopóki nie są to bioerowe rzeczy, to jestem w stanie zrozumieć to. Jeżeli, no, Witcher, wiesz, Wiedźmin generalnie słynie z tej swojej takiej narracyjności, nie? No tak. Nie licząc seksu. Oczywiście tej kolekcjonowania kart w jedynce. Tak. Szkoda by było, gdyby ktoś ją wyhandożył. Generalnie. Generalnie. Generalnie chcą wywołać w twojej głowie reakcję wtykam w to kutasa, więc musi być ważne. Co, nie ukrywajmy, pewnie działa. Próbuję sobie rozkminić, czy taki motyw był... Znaczy, no na pewno, jeśli masz w grze postać... Ja bardzo czekam na amerykańskich graczy, czy na zagranicznych graczy, którzy nigdy nie czytali Wiedźmina, spotkają Ciri i powiedzą, ty, ale tą siwą to też bym wyhandożył. Teoretycznie nie, geny ją nie łączą, więc wiesz. Nie no, łączy ich przeznaczenie. No, przeznaczenie, może są sobie 20 przeznaczenie. 20 centymetrów przeznaczenia. Łączy ich przeznaczenie i 20 centymetrów mięsa. 20 centymetrów. Przeznaczenie to jest moja nazwa własna. Na mojego kutasa. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Hej mała, twoje przeznaczenie. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty? O Boże. To wszystko nabiera znaczenia nowego. Mnie przeznaczenie ma 22 ostrza i 20 centymetrów. Bardzo dobrze. Wiedźmin 3. No wszyscy czekamy na niego. Jezus Maria, co mogę ci powiedzieć? Jedyne co o Wiedźminie słyszę w kółko, to jak wysokie ma wymagania sprzętowe. I jako, że nie potrafię już oceniać wymagań sprzętowych, ponieważ wszystkie nazwy nic mi nie mówią kompletnie, to nie wiem. Poczekam, aż przyjdzie i zobaczę, czy będzie mi działał. Mój komputer ma rok, teoretycznie. Znaczy,
Ja wiem, ja nie miałem jakichś problemów, szczególnie z dwójką czystym. No z dwójką ja miałem. Ja w dwójkę grałem na wysokich detalach dopiero po upgrade'ie kompa. Także może z trójką będzie to samo. Będę musiał zrobić upgrade'a. Nie, no to ja oleję wtedy. Poczekam sobie i to zrobię za jakiś czas. No. Zobaczymy. Ja jestem strasznie ciekaw, co z tego wyjdzie, bo no jest to, wydaje mi się, że taka flagowa gra Polski. Pewnie, chociaż Dying Light ostatnio ponoć bije wszystkie rekordy, w sensie był najlepiej sprzedającą się grą stycznia. Dying Light? Tak. Powiem dzisiaj ci, się że chwalili. Grałem troszkę. A to w aftershow będziemy gadać o tym, nie? Mhm. Więc idźmy dalej na razie. No, dobra. Nowe szaty króla. Nowe szaty króla, bo król jest tylko jeden. Król Lenin. Elvis Lenin. To jest tak jak wrocławski park japoński jest zamknięty od października do marca, żeby mogli zrobić odpowiednie poprawki i naprawy. To tak samo Lenin będzie schowany od 16 lutego do 16 kwietnia, kiedy będą odbywały się planowe prace renowacyjne i profilaktyczne. Ej, czy to jest on? Bo to on wygląda przerażająco i ma rozpruty brzuch. Ja myślałem, że on wygląda jak człowiek w tej całej... Spomalowany. No? To wygląda jak ściągnięta skóra. Kurwa, nie wiem nawet. No ale przecież tak się robi te mumie. Wszystko, co gnije w ciele, to jest... to są zwłoki, te wnętrzności. Tak, to więc wnętrności wszystkie musisz wyciągnąć, zostawiasz samą powłokę, tak jakby, z tego co rozumiem, i ją wtedy balsamujesz. Czyli w zasadzie ta sama technika, którą robili Egipcjanie. No, w wielkim stopniu tak. Tylko no tam jeszcze chyba chowali do urn obok wnętrzności? Tak, dobrze tak, tak, dokładnie. Było tak, były takie urny z wnętrznościami. Kurwa mać, chciałbym zrobić grę o tym, albo zobaczyć grę o tym, jak wstaje Lenin i wiesz, nie wie jak się zemścić, sięga do urny obok, a tam w urnie jest jego jelito, mówi, nie potrzebuje jelit i robi z nich lasso albo bat. Jak będzie chciał się wkurwić, będzie musiał jeszcze najpierw zainstalować woreczek żółciowy. Albo, no, jeszcze lepiej, zakłada czapkę i jest teraz pierwszym w historii zombie Jonesem. Z zombie Indianą Jonesem. Z batem z tego, z jelita. Wkłada sobie serce. Now I can love again. I love czapkę. Russia. Love Russia. Like a mother. Ale zainstalowali mu serce tego. Generała Sama. Nie, jak on się nazywał? Co, wujka Sama? Wujka Sama, no. Kocha Amerykę. Prędzej tego, jakiegoś lidera Chin, bo to jest chińskie serce by było. Byłoby sztuczne? Wyprodukowane w Chinach? Jezus Maria, ja się nawet nie wiem, jak się nazywają przywódcy Chin. No, nazywają się Mao? Kim Jong... Jak? Mao? A Kim Jongowie się nazywają. Jest... Tak, kurwa, Korei, Konrad. Kurwa. Masz rację, ja też nie wiem. Przejdźmy więc dalej od tej kompromitującej informacji. Do nowych przerywników. Jak wiecie dobrze, kiedy mamy przerwę w dostawie internetu albo coś takiego, to ja puszczam Meksyk. Ostatnio nasi słuchacze, w sensie wy, zbulwersowali się, kiedy zorientowali się, że tak naprawdę jest to bardzo rasistowskie i dostajemy co chwilę Jezus jakieś nowe Maria, propozycje. Ale mi głupia, że nie wiem, co się dzieje. Masz określoną liczbę minut w dniu i tylko określoną liczbę rzeczy możesz przeczytać. Posłuchaj kilku nowych propozycji. Mało zmarł w 76. No to widzisz? Tylko go kojarzę. No to sprawdź obecnego. Kto jest obecnym szefem Chin? Chiny szef? Mam pisać? No napisz szef Chin, albo kto rządzi w Chinach. Szef Chin. Powiedz do telefonu, OK Google, who rules China? Who rules China? Siri. Siri, i co? Coś dowiedziałeś się? Ten. Nie. Z zagrobu rządzi Mao. Pewnie. A on to nie jest demokracja teraz? Demokratyczna Republika Ludowa? Tak, kiedy wpisuje, kto rządzi Chinami, to chce dostać kurwa historię, co się działo w 1911. Pamiętaj, że Chiny mają 4000 lat historii. To nie jest tak prosto znaleźć konkretny fragment. Okej, jesteśmy z powrotem. Yo. Czy słyszeliście Meksyka, może coś innego? Jeśli Meksyk, mam dla was sześć nowych kawałków,
zaproponowanych przez was, czy słuchaczy, czytelników, jakkolwiek się nazywacie. Będę jechał od góry do dołu. I okej, okay, to jest tak. Pierwsza propozycja. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But that's just perfect for an Amish like me. You know I shun fancy things like electricity. Bardzo lubię Jankowicza. No. To jest jeden z jego najbardziej udanych kawałków. Jeden z najlepszych coverów, nie? Jego. Ale a widziałeś World Crimes? Nie wiem. To ja wrzucę, muszę wrzucić World Crimes. To jest jego nowy kawałek. Kojarzysz Blurred Lines? Tak. No, to jest o gramatyce. Nice. Jankowicza, piękny jest. Tu ma o tyle fajne, bo to też jest rasistowskie, ale jest o tyle, jest taki plusik, że Amisze nie słuchają podcastów, więc nie ma problemu, żeby obrażać Amiszów generalnie. A jeżeli sobie oni po prostu opowiadają sobie? Jedyna opcja, nie, bo jest jeszcze coś takiego. Amisze, kiedy dorastają i wchodzą w wiek męski, robią wyprawę do cywilizacji i wyjeżdżają do miast. Dlatego jeśli widzisz Amisze w miastach, słuchających MP3-ek czy czegoś, to są najczęściej ludzie, którzy pojechali na tą swoją pielgrzymkę, żeby sprawdzić, czy cywilizacja jest dla nich. Bo jeżeli nie jest, jeśli okaże się, że nie jest, to wracają do swojej Amiszowej wioski i budują stodołę. A jeśli jest, to mogą zostać w mieście. Wiedziałeś o tym? I że co? Jeszcze raz? Amisze. Dzieci Amiszów. Tak, no, wyjeżdżają do miasta. Tak, to mogą pojechać do miasta, zobaczyć, czy jest fajnie i mogą zostać w mieście, jak chcą. O nie, czy to jest tak, że możesz jechać do miasta, ale jeżeli ci się spodoba, to już nie wracaj. No to chyba coś tak... Najlepiej. Znaczy, no, po co mieliby o tą cywilizację patrzeć na nią, jeżeli mieliby nie mieć wyboru? W sensie, też jak ich ściągniesz z powrotem, pojedziesz furmanką do miasta i będziesz ich szukał? Przepraszam, czy widzieliście tu kogoś takiego jak ja? No. Nie będą się dalej ubierać tak samo jak ty. Druga propozycja, którą już mogliście dzisiaj słyszeć. Ta propozycja jest o tyle dobra, że ona nie obraża absolutnie nikogo. Mi się bardzo podoba. Uważam, że to jest najlepsze. Nawet nie słyszałem dwóch następnych, ale to jest mój faworyt. Zostały jeszcze cztery. Jeszcze cztery, dawaj. Tak, każdy z nich obraża kogo innego. Następna rzecz. Should we blame the government or blame society? Or should we blame the images on TV? To był fragment South Parku z filmu, no. Film? Ja nie wiem, czy Shut Your Fucking Face nie byłoby lepsze. Mogłoby być lepsze, ale tam jest tylko obrażasz matko jebców, a nie cały kraj. A nie, wujko jebców. Wujko jebców. Co powiedziałem? Matko jebców. Haha, okej. Okay. Więc ten, pomyliłeś się na poziomie braterstwa. No, dokładnie. Generalnie jest spoko, ale ja powiem ci, że widziałem ten film parę lat temu i byłem zaskoczony, jak dużo jest tam, jak bardzo to jest musicalowy film. Tak, bo to jest, właśnie o to chodziło w tym, żeby zrobić musicale. No bo nie za bardzo może trzymać taką formę, nie? No nie może, nie daliby rady z produkcją, skoro produkują znaczy, to w tydzień. Ja bardzo lubię formę musicalu, nie? Ja też. To jest, Tenacious D w ogóle wygrało, robiąc rockowy ten, nie? Rockowy musical. Wiadomo, nie od dziś jesteśmy fanami. Kolejna propozycja to jest coś, co przerwę w pewnym momencie, ponieważ nie dam rady słuchać tego po raz kolejny. I tak poświęciłem się, nagrywając ten fragment. To jest reprezentant Polski, że tak powiem. Już, przerywaj. Już wystarczy. Mi starczy. Możesz mówić na wierzchu tych rzeczy, będziecie słychać, możesz zagłuszać. Jakaś taka biesiadna piosenka zajebiście z photoshopowanym teledyskiem. Ej, właśnie ktoś mi podrzucił gifa, w którym koleś macha nogą i sobie wiąże sznurówkę. Wow. Zgadnij, w jakim kinie. To jest fragment z filmu. Bollywood. Tak! O
Ostatnio widziałem parę fragmentów takich. Zobaczyłbym taki film. Taki film akcji z Bollywoodu, gdzie koleś wyciąga 100 pistoletów. Ja uwielbiam motyw, jak koleś chciał przejechać pod ciężarówką. Koniem. Więc położył konia na boku. No, aż żałuję, że już minęły moje urodziny, bo zrobiłbym bollywoodzką imprezę urodzinową. To byłby dobry patent. Sprzedam to Kubie, może Kuba zrobi. Tylko, że ciężko się robi to, bo filmy trwają 3 godziny. To obejrzymy jeden, ten najbardziej posrany. Zrobimy plebiscyt tak, w internecie. No ja oglądałem Eridian bodajże, kiedyś jak byliśmy na robotycznym spotkaniu. To jest o właśnie o kolesiu, który tworzy bota. No. Taki porypany też był film. Ale to nie był jeden z tych, gdzie koleś... strzela w samochód, który zaczyna latać, kręcić się w powietrzu i wyciąga z niego kierowcę, kiedy w zwolnionym tempie przylatuje. Nie, to jeszcze nie to. To był... Jezus Maria, dużo było tych rzeczy. I zawsze mam wrażenie, że ten sam aktor gra w tych filmach. To jest, gdzie kolej rzuca autobusami, z tego co widzę. Kurwa, zajebiście. Jest nieźle. Zostały nam jeszcze dwie propozycje. Czekaj, no. Czekaj. Nie, jest koleś, jedzie samochodem. Potem wyskakuje ze swojego samochodu, wskakuje drugi do przodu, łapie kolesia i wyskakuje z nim przez przednią maskę samochodu, którym jechał i jedzie na nim dalej, na kolesiu w sensie. O kurwa macie. Poziom fizyki jest podobny, widzę, co w Fast and Furious ostatnim. Właśnie, nowe Fast and Furious. Aha, nowe? Trochę z zagrobu. Gdzie kolejny wychodzi? No Furious 7 teraz będzie. No spoko. A to jest film, w którym jeszcze grał ten koleś. Nie widziałem. No to jest trailer. Wrzucam. Dawno? Od pierwszego... A nie, to już było, 1 listopada. A czy ten koleś... A może to ten film już był po prostu? Ja mówimy o tym samym filmie, który już był w kinach. Tak? Bo siódemka chyba już była. I właśnie tam były takie sceny, stary, że ciężko zachować powagę. A potem umarł ten aktor i teraz jest generalnie smutny. Nie, no trailer jest teraz, ale on jest w nowym filmie też. W tym kolejnym. Tak, no to jest siódemka teraz i ona wchodzi do kin jakoś niedługo? Ja ci powiem zabawną rzecz związaną z tym aktorem, który grał zawsze w Fast and Furious. Ty Winem Dieslem, czy ten, co nie zginął? Nie, ten, co zginął. Ten, co brechtaliśmy się na antenie. Tak. Kojarzysz 13 dzielnicę? Z Davidem Bellem i no. Tym drugim kolesiem, Cyrilem Raffaelli. No. Wyobraź sobie, że Amerykanie nakręcili drugą wersję tego samego filmu i w roli Davida Bell znów jest David Bell. Gra drugi raz tą samą rolę w tym samym filmie, tylko film nazywa się Brick Mansions. I jest po angielsku zamiast po francusku. Ale fabuła jest dokładnie ta sama, jest na tym samym scenariuszu. O nie! I próbowaliśmy go zobaczyć z Moniką, bo mieliśmy ochotę na taki parkurowy film, ale no. Generalnie był strasznie chujowy. Nie chciało nam się go oglądać, wyłączyliśmy go po jakimś czasie. Poza tym jest problem, bo ten Paul Walker... On nie jest kaskaderem. Także... A Cyril Raffaelli był zajebisty, tak, więc... Także scena, w której Cyril Raffaelli miał scenę, gdzie rozpierdalał gang w pojedynkę. Tutaj Paul Walker, on też rozpierdala ten gang, tylko że on po prostu robi to pistoletem i jakoś tak, wiesz, tak hollywoodzko. To już nie jest takie zajebiste, że on skacze i rozpierdala i skacze po stołach i nie wiadomo czym jeszcze. Jezus Maria, ale to było dobre w tym. To było... Ten film generalnie 13 dzielnica był dosyć, wiesz, taki standardowy, nie? Ale te sceny akcji, które przeszły jakby do... Wtedy były takie epickie. Że no. To był pierwszy raz generalnie parkour wchodził do kin tak mocno. Potem no. Zaczął się pojawiać w jakichś Jamesach Bondach i tak dalej, nie? Ale właśnie w 13 dzielnicy było widać, jak, że to jeszcze ty wiedziałeś, że widziałeś samplery na przykład Rafa Cyrila i Davida Bell. Mhm. Więc te wszystkie ruchy, które oni robili, to były jakieś wyćwiczone ich signature move'y z samplerów. No, takie ruchy tak popisowe. Było. Na przykład Cyril Raffaelli miał coś takiego, że wskakiwał przez drzwi do samochodu. Było, przez otwarte okno. I
Robił to samo w filmie, nie? No, było to w filmie. On ma też te motywy, że on robi salta dokładnie w miejscu, także potrafi na małej przestrzeni zrobić salto i wylądować w tym samym miejscu. Potrafi robić salta na schodach. To też było w filmie. Dużo takich porypanych rzeczy. Ta wersja francuska filmu wydaje mi się, że jest dużo lepsza. Inna sprawa, że tej amerykańskiej nie skończyłem, bo nie byłem w stanie, także może później jest po prostu zajebista, tylko nie doczekałem. Dobra, skończmy te. Skończmy jeszcze dźwięki. Zostały nam jeszcze dwie piosenki. Kolejna propozycja. I to tak trwa i trwa, także już to przerwę, ale... I to jest dobre też. To jest dobre, tylko bardzo dynamiczne. Wyobraź sobie, że rozmawiamy o czymś, po którym urywa się moje połączenie internetowe i nagle wchodzą koty. No, ja bym nie znalazł różnicy. I jeszcze jedna rzecz, żeby obrazić kogoś na północy z wysp. Znaczy na północy, północnym zachodzie. To było Dropkick Murphys, Johnny, I hardly knew ya. Ja głosuję na Trololo i na Neon Cata. Spoko. No w sumie są to najbardziej te... Zagłosowałeś na same memy. Tak, ale nie, bo to jest dobre. To jest dobra rzecz, którą możesz przerwać. No dobra. Ja tak czy siak zostanę przy Meksyku, tak chciałem wam tylko powiedzieć. Ale może od czasu do czasu wrzucę Neon Cata albo Trollo, tak jak wiecie, mrugnięcie okiem. Zgubiłem ten wykaz, co się dzieje. Ta zakładka tutaj. Okej. Okay. Teraz co? Umarł król, niech żyje król. Okej. Okay. Słyszałem o tym, o czym będziesz mówił, ale nie jestem w temacie mocno. Umarł król, niech żyje król. Więc generalnie ja swoje newsy o tym, co się dzieje ze świecie, czerpię z najczęściej, nie z wiadomości, ale z programów satyrycznych. Zwłaszcza no tak. O tym, co się dzieje w Ameryce. I... o ile lubię wiedzieć, co tam się dzieje mniej więcej i jakie są rzeczy, to no nie słuchałbym raczej wiadomości. Głównie dlatego, że jest to kupa gówna po prostu. Ale zwykle, jeżeli zdarza się coś, o czym rozmawia cały świat, cała Ameryka, no to zwykle będzie to wymienione w programach satyrycznych. I do tej pory bardzo dużo czasu spędziłem na moim ulubionym show, to był Stephen Colbert. Mhm. I Colbert Report jego, gdzie robił naprawdę bardzo fajny program. Dosyć długo, nie? On to robił dosyć długo. Wydaje mi się, że... 15 lat? 15 lat? No, długo. Teraz ja to wyszukam, mów dalej. Sam Stephen Colbert, pierwszy odcinek był 2005, więc 10 lat akurat. Okej. Okay. Zrobił to ponad 10 lat. Przybył 10 lat, 15 października 2005. Zrobił to. To ja myślałem, że ty będziesz mówił o odejściu tego drugiego kolesia. Nie, właśnie Stephen Colbert skończył swój show. Ostatni odcinek był wymitowany w grudniu teraz. O, no co ty. Ja myślałem, że mówisz o tym drugim. Tym drugim kolesiu. O tym? Johnny Stewarcie? Chyba tak. Ostatnio John Stewart ogłosił, że będzie odchodził. Myślałem, że może mówisz o nim. The Daily Show. Nie oglądałem jeszcze, powiem ci. A The Daily Show prowadził też Stephen Colbert, zanim robił Colbert Report. Tak, dokładnie. Ale sam Stephen Colbert generalnie zrobił bardzo fajną personę i bardzo świetnie się to oglądało po prostu. W jakiś sposób taki parodiowy przytaczał te swoje newsy przez swoją amerykańską do szpiku kości personę. No i przez długi czas zastanawiałem się, kto zajmie jego miejsce, ale nic, nie musiałem długo czekać. Przyszedł John Oliver, który właśnie niedawno wydał już dwa pierwsze odcinki swojego show. I wszystkim polecam Last Week Tonight z Johnem Oliverem. Drugi sezon się zaczął. No już teraz drugi sezon. Ty, ale ja jeszcze tu wyczytałem, że Stephen Colbert będzie robił Late Show Tonight. Być może. On zamknął Colbert Report, bo widocznie może Late Show jest czymś większym po prostu. Jest to awans jakiegoś rodzaju dla niego. Ale jeszcze tego nie zaczął. Dopiero co, zamiast Davida Lettermana, tak? Tak, kiedy Letterman odejdzie, to Colbert przejmie Late Show.
Także, ale to jeszcze tego nie ma, także faktycznie w tej chwili jest martwy. W ogóle jaki stareńki jest na tym zdjęciu tutaj. Znaczy ja bym wolał uniknąć, nie lubię takich show gadanych, bo dlatego nie lubię Jimmy Fallona, nie lubię tego typu akcji, że ktoś siedzi i zaprasza sławnych ludzi i się po prostu śmieją. A, nie? No tak, bo to jest różnica, w sensie, to bo jest to są też satyryczne programy. Talk showów nie lubię bardzo. Lubię programy satyryczne, w których ktoś przygotował, jest kiedy jest to... Oliver to nazywa Jezus. Dziennikarskie śledztwo satyryczne. Czyli to jest investigative reporting, tak? Mhm. Dobrze mówię? Investigative journalism. Dokładnie tak. Investigative journalism. I on to robi w satyrycznym odsłonie. No piękne, tak, ale to robi jest. To naprawdę dobrze. Jezus, ale John Oliver mi rozpierdola po prostu czasami. Jest świetny, jest naprawdę świetny. Ale polecałem ci, on wiesz, że on ma podcast jeszcze ma. Aż to muszę posłuchać. No, daj mu kiedyś szansę. On prowadzi z takim komikiem to i jest naprawdę, naprawdę dobry, nie? Także warto. I też ma widać, że jest przygotowany do tych rzeczy, więc to samo wrażenie, które masz oglądając go... W przeciwieństwie do nas. Jesteśmy bardzo przygotowani, bardzo przepraszam. Bardzo mi się podobał początek dzisiejszego odcinka. Lubię zostawać. Uważam, że to jest takie bardzo autentyczne. Mamy 4 strony, A4, notatek, moi drodzy, do dzisiejszego odcinka. Jak do każdego odcinka zresztą, więc proszę mi nie mówić, że nie jesteśmy przygotowani niczym. Nikt z nas tego nie czytał wcześniej. Czytaliśmy wszystko. Przechodzimy jeżeli do wy, tego. Jeżeli wy uważacie, że o czymś pierwszy raz słyszycie, nie bójcie się, my też. W momencie, kiedy to czytamy. Czy przechodzimy do robotów? Roboty. W takim razie roboty. Ludzie zabierają robotom pracę. Tutaj będę musiał... Tutaj chyba przejdę do listu. Czy ty na to? Chyba, że chcemy porozmawiać o tym po prostu za chwilę. Czy rozłączyłem się? Nie. Halo, nie. Mateusz? Co jest? Powiedz mi, czy chcemy porozmawiać o tym teraz, czy w listach? Bo mamy tutaj list od Mikołaja. Dawaj. W tej sprawie. To no, to czytam go teraz. Do kącika antyrobotycznego. Ludzie zabierają pracę robotom. Sprawdźcie sobie taką usługę jak Mechanical Turk Amazona. Pozwala na zlecaniu zadań wymagających ludzkiej inteligencji chmurze ludzi, którzy robią to za grosze. Nie, czy to można nazwać to bardziej rasistowsko? Mechaniczny Turek? Czyli jeśli zlecimy to do Turka. Czyli jeśli potrzebujesz... Wrażenie, że Turk oznacza coś innego, ale nie jestem pewien. Można spróbować zobaczyć, ale Turk to jest chyba po prostu Turek. W ten sposób na przykład Amazon wywala połączone produkty z dupy. Jak to przeszło? Czyli jest jeśli tak paskudnie. I myślicie, że jeśli Amazon wam poleca jakiś produkt, który jest dziwny i że to jest jakiś algorytm, to nie jest algorytm. Trochę więcej na stronie i podesłał tutaj podcast, epizod 600, The People Inside Your Machine. Możecie sobie posłuchać więcej, jeśli macie ochotę. Cieszę się. Cieszę się, że jeśli... To wyobrażam sobie to tak, że nie wiesz, jak zaprogramować algorytm, więc po prostu znajdujesz dużą grupę ludzi, którzy zrobią coś tanio. No tak, ale tak robili to. Pamiętasz te motywy, że trzeba było wpisywać kody, żeby się gdzieś dostać? Gdzie? Co? No wyświetlał ci się jakiś numerek, trzeba wpisać, co jest napisane na obrazku, nie? No, aha, w sensie kapcza tak zwane. Wiesz, jak się łamało kapcze, jak tylko wyszły? Nie. Brało się wszystkie te rzeczy, przekierowywało na stronę porno i żeby wejść na stronę porno, ludzie wpisywali to i wysyłało dalej. Czyli przekierowałeś to do strony porno, ktoś, kto chciał wejść na stronę porno, musiał to wpisać i łamał za ciebie, ci ludzie łamali tysiące tego. Muszę zobaczyć. I w ten sposób mogłeś zrobić ataki takie bardzo mocno jakby rozproszone, nie? Cytki. To mi przypomina... opowieść, jak byłem w Szwecji, opowiadał mi wujek, że czasami potrzebujesz na przykład przenieść, masz złomowisko i potrzebujesz przenieść kilka ton rzeczy z
z jednego miejsca w drugie, ale nie chcesz wynajmować koparki albo czegoś takiego, ponieważ jest to duża kwota. A, to jest podcast, co polecił ten. Tak. To możesz wynająć sobie Tajlandczyków, którzy przyjdą całą rodziną, w 100 osób na przykład, i za małą cenę przeniosą ci to wszystko po prostu rękami. No, to ktoś robił, gadał o Polakach w ten sposób w Anglii. Czyli ale tutaj robił właśnie, miał sketch, w którym mówił o Polakach. Jaka jest różnica między przenoszeniem szafy przez Brytyjczyków a Polaków. Nice. Ej, ale w ogóle ten Turk, Mechanical Turk, tam można się zaciągnąć do pracy po prostu. Jakbym nie miał co robić, to z samej ciekawości na miesiąc bym się zapisał i zobaczyłbym, ile mogę zarobić, robiąc mechaniczne rzeczy w internecie. Zajebiste. Może kiedyś będę potrzebował wynająć sobie takich Turków. No. Tutaj jeszcze jest pytanie do ciebie. Mateusz, czy używacie czegoś takiego, ale w wersji trial, gdzie zadania wykonują studenci za darmo, a nie prawdziwi ludzie za grosze, przy uczeniu robotów? Pół na pół. Generalnie czasami potrzebuję, w uczeniu maszynowym często potrzebujesz dużo danych, nie? Tak, robisz zdjęcia znajomym na przykład. No, więc często po prostu bierzesz znajomych czy studentów. W ten sposób tacy ludzie jak ja mogą dostać się do pracy naukowej. No, Konrad jest w paru moich pracach naukowych ze swoim uśmiechniętym ryjem. Mój promotor zawsze brechta z ciebie. Cieszę się, że przynoszę radość. Twój promotor podarował mi najcenniejszą rzecz na świecie. Śmiech dziecka. ale nie robiliście takich... nie wiem, czy robiłeś na przykład jakąś ankietę, którą dawałeś setce czy dwóch setkam studentów, żeby dać robotowi potem dane z tego, co oni odpowiadali, albo coś? To psychologia jest akurat. Aha, no okej. Tak może psychologowie to robią. Żeby skończyć tak, ale listę... nie, ale jest to, bardzo mi się to podoba. Muszę poszukać o tym coś więcej. Obczaj tego Mechanical Turk. Może za małą kwotę możesz, nie wiem, dostać dużo danych. No tak, no w sumie tak to działa, że robisz mechaniczne prace, których jeszcze nie ma. No. Albo które nie chce ci się programować w tej chwili, więc wynajmiesz setkę osób, żeby przenosili złom. No na tym polegało te... Face Smash, nie wiem czy kojarzysz, na tym polegał też. Co to znaczy? Co to jest Face Smash? Face Smash to był pierwszy chyba Facebooka pomysł. W sensie generalnie. Zuckerberga Face pierwszy? Smash? Tak, Face Smash to był taki algorytm, który oni napisali i wrzucili, gdzie ukradli chyba zdjęcia lasek z bazy danych uniwersytetu. Zebrali je ze sobą i klikali, miałeś dwie laski ze sobą, musiałeś powiedzieć, która jest lepsza, lewa czy prawa. Na podstawie tego robił ranking lasek. Tak działa teraz Tinder. Tylko, znaczy nie do końca, ale wiesz, wysyła ci zdjęcia do oceny. No, ale poprzez ranking właśnie ze sobą, nie? Mhm. Ej, niezły motyw, ale kojarzę takie aplikacje internetowe dawno, dawno temu, gdzie właśnie oceniałeś jedną z dwóch i dzięki temu pokazywał ci coraz lepsze rzeczy, a co jakiś czas tylko mniej fajną. W sensie pokazywało ci coraz lepsze, w zależności od twoich upodobań. W sensie, że ludzie, którzy oceniali podobnie te podobne laski, to wyżej, to ty dostawałeś wtedy te laski, a co jakiś czas algorytm wsuwał ci jakąś taką kwestionowalną do oceny, żeby dowiedzieć się czegoś. Questionable. Nie wiem, jak to jest. Questionable content. Wątpliwą. Wątpliwą. Nie mów tak o ludziach, to jest bardzo niegrzeczne. Przepraszam, to były psy. Wyobraźcie sobie, że były to psy. Jeszcze gorzej. Żeby skończyć list od Mikołaja... Wstrzymał ci jakąś sukę. Słuchaj, dostaliśmy jeszcze jednego linka od Mikołaja tutaj. To też jest do kącika robotycznego. Watson, a to jest chyba nawet tutaj gdzieś rozpisane, ponieważ... ale kanapki nie zrobi, to jest zresztą kolejny temat. Watson, czyli superkomputer od IBM, o którym już mówiliśmy, napisał książkę kucharską, Cognitive Cooking. Wyobraź sobie, że dali mu do zjedzenia dane na temat tego, co ludzie lubią jeść, różnych przepisy i jak przepisy powstają, w sensie jak gotujesz z czym różne rzeczy, jakie dostajesz smaki.
I on napisał własną książkę kucharską. I recenzent tej książki, znaczy koleś, który pisał artykuł, ugotował część z tych potraw i to są tutaj jego oceny między innymi. Przykłady to grillowana kukurydza i nektarynkowa sałatka z tostowaną przyprawą winegret. To jest jeden przepis. 3 na 5, czyli całkiem nieźle. Kenijska brukselka, 4,5 na 5. Jak jesteście zainteresowani, przeczytajcie artykuł, tam są opisy, jak to działa. Amerykański kurczak Kung Pao, 1 na 5. Oraz śliwkowy cydr z boczkiem, 0 na 5. Śliwkowy cydr z boczkiem? Tak, jest zdjęcie, gdzie masz taką szklankę jakiegoś płynu i z boczek położony na krawędzi, tak jak cytrynę czasem zatykasz. Jest. Żeby zrobić tego drinka... Znaczy, jeżeli on ocenia, że tylko jeden sukces jest, to ja uważam, że uff. Są dwa. Jest American Kung Pao Chicken jeszcze. 4,5 na 5. Bardzo dużo, bardzo wysoka ocena. Znaczy ten, kenijski jest za... I mówi, że bardzo wiele przepisów w tej książce łączy różne kuchnie, które tradycyjnie byś nich nie połączył. I właśnie American Kung Pao Chicken to jest taki przepis. No, który jest chujowy według niego. No nie, dostał... Aha, kurwa, masz rację, jest 1 na 5, pomyliłem. Tak, na dole jestem. To kenijska brukselka została 4,5 na 5. Dokładnie. Ale nie, no, wiesz co, no fajnie, że trafił. Generalnie, jeżeli... Teraz, gdyby ktoś mu zwrócił to i powiedział, że to się przyjęło, a reszta nie... To dostaniemy perfekcyjną książkę za 1000 iteracji. Powoli będziemy... No, możesz to dać Turkom. Możesz dać to Turkom. Ale w sensie co, dasz Turkom do testowania? No, będą gotować i robić. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Pamiętasz taki program, ktoś napisał program do nauki chodzenia dla robota i było porównanie kolejnych iteracji. Pierwszej, dwudziestej, setnej, tysięcznej. Tysięczna chodziła już bez problemu. Pierwsza się przewracała po jednym kroku. W zasadzie na takiej samej zasadzie możemy wydawać książki kucharskie robotu. Bardzo możliwe. Tyle na temat. No kurczę, i mi się podoba to. Im więcej takich rzeczy, tym więcej. Tym jest lepiej to teraz. O tyle fajne, że on może wyrzucić czasem pomysły, których ty byś nie przewidział, nie? Dokładnie, nie no wymyślił. Wiesz, no to na razie działa w ten sposób, że ci będzie podpowiadać coś, nie? No generalnie sam motyw, że komputer zaczyna już kreatywnie myśleć i wyrzuca pomysły. Wiesz, a ile... Trzeba by teraz porównać to z kucharzem. Ile razy kucharz, który chce wymyślić naprawdę ambitną potrawę, zrobi coś chujowego, a ile razy zrobi coś dobrego? Dobre pytanie, nie mam pojęcia. Nigdy nie gadałem z kucharzem, takim kucharzem. Który by powiedział na przykład, zrobię coś dzisiaj zupełnie nowego jako danie, nie? I wiesz, będzie w stanie zrobić coś. Ile razy mu się uda, ile razy mu się nie uda, nie? No zakładam, że jeśli jest wystarczająco dobry, to w pewnym momencie, jeśli mu się nie uda, to jest po prostu średnie. Bo... No. Chyba, że faktycznie masz na myśli, że a, pojebało mnie dzisiaj, wrzucę ananasa i mięso do na jedną pizzę. I wrzucasz i stwierdzasz, wow, jest chujowe, ale spróbowałem. A ten... A ojciec chrzestny Margarita. Ej, to jest. Nie mówiliśmy o tej rozkminie. Jak nie mówiliśmy? Mówiliśmy. A skąd... Mówiliśmy to przy stole. Mówiliśmy przy stole. Masz rację. Na następny odcinek? Dobra, no bo ja sobie muszę przypomnieć, nie pamiętam już tej rozmowy. Ojciec chrzestny pizza. Dokładnie. Ojciec chrzestny Margarita, następny odcinek. Zaczęło się od carbonary. Od wegetariańskiej? Od carbonary, bo carbonara jest kimś nowym, nie ma sosu pomidorowego. Idziemy dalej. Prowadek pisze, rozkmina, czy jest w Polsce miejsce, w które nie wierzymy? Czekaj, bo ty już wszedłeś, jeszcze trochę nam zostało robotów tutaj, zanim pójdziemy do tego, do piłki. A, dobra, faktycznie. Wycofamy się w górę. This is so cool that it melts. Ale kanapki, aha, dobra, to było to. To jest zajebista sprawa. To nie będę o tym za dużo mówił. Idea jest taka. Topią się lodowce. To prawda. I tworzą martwą wodę. Jak to? Teraz to znaczy posłuchaj. Martwą wodę. Martwa woda to znaczy tak. Lodowiec to jest woda nieposolona, tak? To jest czysta woda pitna. Mhm. Tak? Tak. Woda, w której pływają lodowce, to jest morska woda, tak? Tak. One się różnią gęstością.
to znaczy, że tak jak olej pływa na wodzie, tak woda czysta pływa na wodzie słonej. Okej. Okej. Teraz, to dzieje, co to powoduje, to fakt, że na samej wodzie masz warstwę czegoś innego. Aha, na powierzchni oceanu pływa woda słodka, tak jakby. Dokładnie. Do której są nieprzystosowane ryby, które pływają w wodzie słonej. Nie, nie, one sobie zanurkują. Aha, okay. Jeszcze i sobie dadzą radę z tym. Co się dzieje innego? I płynie łódź. Łódź płynie po tej wodzie słodkiej. Teraz na samym dole jest filmik, który to świetnie obrazuje, ale idea jest taka. Poprzez różnicę gęstości tworzy się coś takiego, jakbyś próbował samochodem jechać po... Nie, to jest głupie porównanie. Idea jest taka. Te dwie fale, są na, te dwie wody są na sobie, tak? Na samej górze jest łódka. Tak. Kiedy łódka płynie, ona przesuwa tą wodę. Tak, zaburza ją. Zaburza ją. I tworzy się fala. Co powoduje, że łódka nawet płynąc bardzo szybko, może siedzieć na dole fali, której nie widać, bo fala jest, która się dzieje się pomiędzy wodą słoną a słodką. Pff, masz rację, to jest super, super, faktycznie jest na tym filmiku. Ta łódka, i teraz ja nie wytłumaczę tego, bo to jest bardzo ciężko wytłumaczyć, co tu się dzieje, polecam zobaczyć filmik. W wielkim skrócie działa to w ten sposób. Płyniesz łódką, wydaje się, że wszystko jest w porządku i nagle przestajesz płynąć. Nie wiesz, co się dzieje. Każde sterowanie sprawia, że jest albo w ogóle nie działa, albo jest bardzo mocno wzmocnione i tak dalej. I wymyślili właśnie na to termin jak martwa woda. Mhm. A tu jeszcze piszą o tym, że jeżeli to, co wywołałeś, ta fala wyprzedzi łódkę, to wtedy łódka jest wciągana pod wodę. Może tak się zdarzyć. A nie, czekaj, nie jest. Może się zacząć cofać po prostu. A nie, masz rację, dobra, pomyliłem się, nie umiem czytać. Nie jest wciągana pod wodę, ale jest, się zatrzymuje. Może się zatrzymać, może się zacząć cofać nawet, jeżeli ta fala będzie... Zajebisty motyw. Jaki to jest fajne. Pierwszy raz w życiu słyszę o czymś takim. Ja też, dlatego chciałem o tym powiedzieć dzisiaj. Bardzo fajne, podoba mi się. Ostatnie, nie będzie amazonowych dronów. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że Amazon chce wprowadzić dostawy dronami? No, fajnie w Ameryce i skontaktowali się z FCC, czyli nie, FAA, czyli Federal Aviation Administration, żeby poprosili o zgodę, żeby mogli latać tymi swoimi dronami legalnie i tak dalej. Najlepsze jest to, że pierwsze, co powiedziałem, to powiedziałem, że to nie przejdzie. Tak, i nie przeszło. FAA zmieniło zasady, wprowadziło taką zasadę, że kilka zasad wprowadzili, czyli visual line of sight, czyli że jeśli nie masz żadnego pasażera w środku statku latającego z tego aircraft, kurwa, samolotu, to musisz bezosobowy statek powietrzny. Bezosobowy statek powietrzny musi latać w zasięgu wzroku operatora, czyli nie możesz sobie mieć kamery w środku i polecieć na drugi koniec ziemi, nie? Chyba że jak już ty wspomniałeś wcześniej, chcesz zaatakować państwo, które posiada ropę. No, chyba że masz państwo, które posiada ropę. Dalej, to jest to samo praktycznie powiedziane trochę inaczej. Aha, i musisz go widzieć bez żadnych specjalnych optycznych urządzeń poza okularami. O nie, bo inaczej mógłbyś wysłać dwa drony, które patrzą na siebie cały czas. Tak, albo lunetą patrzeć. Dwa drony, które patrzą na siebie, widzisz każdego z nich. Kurwa. I nie możesz operować więcej niż jednym naraz. I możesz tylko latać za dnia. Generalnie wprowadzili dużo nowych zasad, żeby bo wiesz, bo teraz drony są bardzo popularne i możesz je kupić bardzo tanio na Amazonie i gdzie indziej. Także podejrzewam, że tego będzie latało dosyć dużo i potrzebują jakieś wprowadzić zasady, żeby to kontrolować. No wiesz co, no mógłbyś kupić to na Amazonie, ale nie dostarczą ci tego szybko. No nie będzie to szybko. Dron dostarczający drona, to prawie jak mój największy koszmar. Wkurwiacie? No, Amazon jakiś czas temu zrobił akcję, w której, chyba mówiłem o tym, miał jakieś problemy z wydawnictwem innym i generalnie robił takie rzeczy, jak na przykład książki, które były tego wydawnictwa, z którym bojowali na drodze prawnej, dostarczał w 14 dni, czyli idealnie ile wynosi limit. Tak.
Jebani. No, robili są monopolistą. Nieczyste zagrywki, nie? No, są monopolistą na rynku. Nieprzyjemne. No trudno, tak bywa. Jeżeli chcemy z tym walczyć, to trzeba kupować u mniejszych wydawców. Tylko tak to działa. Jak z Empikiem. Empik też zwalczamy. No, Empik też ciężkim... Szybka piłka. W dzisiejszym odcinku Szybka piłka ma tylko dwie małe informacje. Tak, dwie. Lublin. Wdarł się do domu, chciał spotkać znajomą. Kobieta nie żyje od kilku lat. Dokładnie. Walentynki w Lublinie. Koleś się upił, przypomniał sobie laskę, w której się zakochał. Jak był młody, wbił do niej do domu pijany, ale okazało się, że laska nie żyje od paru lat. Miał 43 lata koleś. To musiało być smutne. Wyobrażasz sobie, że masz swoją taką sweetheart. Taką ukochaną z czasów liceum, nie? No. I kiedyś ci się przypomni, że jednak... A może spróbuję z Elą? Może spróbuję z Elą. Biegniesz do Eli. Było z tego, z Dnia Świra, nie? A gdybym tak wrócił do swojej pierwszej miłości Eli? No. Wyszła, a to poczekam. Nie wyszła, zeszła. Nie. Ale skąd zeszła? Ze schodów? W pewnym sensie do piekła. No i pachnący protest. Tak, rolnik postanowił zaprotestować przeciwko bankom. To jest rosyjski rolnik. I uznał, że najlepszym sposobem będzie wyjebanie im obornika przed wejściem. I to zrobił. Ja sobie wyobrażam tylko rozmowę między nimi. Jaką? Że wysypuje ten cały, te całe łajno, które tam ma. I koleś mówi, na chuj mi to. Nie na chuj, nawóz. Nice. Tylko powiedziałby to po rosyjsku, to byłoby... Nie wiem. Wiesz, co jeszcze mógłby krzyknąć? Best impression ever. Wiesz, co mógłby jeszcze krzyknąć? No. McFly! I hate manure! Manure! I hate manure. Fuck, zapomniałem o tym. Koniec tego. Czas na piłkę w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Pierwszym już mamy zaliczone, to było list z Mikołaja. I teraz list od Prowadka, który zrobiłeś wcześniej, więc czytaj go. Prowadek pisze, rozkmina, czy jest w Polsce miejsce, w które nie wierzymy. Otóż, ostatnio pewien Niemiec powiedział, że oni nie wierzą w miasto... czy to jest niemieckie? Bielefeld chyba. Bielefeld. A Włosi nie bardzo chcą wierzyć w Molis. Nonsensopedia z kolei wątpliwość poddaje istnienie Albanii, tam gdzie ukrywał się Voldemort. Jak nam pan pisał, bo wie, że się nie znamy. Chyba nie wierzę w Białystok. Nigdy tam nie byłem i nigdy nie znam nikogo, kto by stamtąd pochodził. Czy są słuchacze i bez tamtych okolic? PS? Ja nie wierzę w Sosnowiec trochę. W Sosnowiec, ale... Uważam, że Sosnowiec jest mityczną krainą. Że wszyscy generalnie brechtają z Sosnowca. No. Wiesz co, no może tak być. Ja generalnie Białystok do mnie przemawia, bo ja jest Białystok i jest Bielsko-Biała. I ja nigdy nie pamiętam, które jest które. I jakby jedno było wymyślone, to by wiele tłumaczyło. Jedyne, co mi pomaga, to że mamy znajomą, która mieszka w Szczyrku, która jest ze Szczyrku i Bielsko było blisko, więc nie, no ja pamiętam, byłem że w Bielsku. Byłem, kurwa, tam zobaczyć auto. Nie, Bielsko-Biała to była, a Bielsko to jest to samo? Bielsko? To jest chyba tak się mówi na Bielsko-Białą, jeśli jest się z okolicy, nie? Tak Jola mówi. Tak, dobra, to było, nie, to były dwa miasta. Ja nie wiem, czy Kalisz kiedyś widziałem. Chyba widziałem. Czy to jest z Kalisza? Okay, czyli Kalisz istnieje. Jest. Ale podoba mi się ta rozkmina. Spojrzę na mapę. To są rzeczy takie... Ja nie do końca wierzyłem w Lublin. Ja też. Ale dopóki istnieje. Nie pojechałem. Ja też tam pojechałem. Plus jeszcze Maciek jest stamtąd. W Polsce? Ja generalnie nie wierzę w całą Polskę Wschodnią, nie? Skarżysko-Kamienna jest na przykład takim miastem. Kurwa. Ale i Białystok. Musiał... Białystok jest w ogóle miasto... Białystok to jest generalnie... Masz rację, Prowadek. Białystok to jest miasto, w które nikt nie będzie wierzył. Tam, kurwa, nikt nie pojedzie. Po co tam jechać? To najlepiej, jakby to jeszcze było miasto, o którym się dużo mówi. To Sosnowiec jest dobry, bo dużo się o nim mówi i były stamtąd informacje i były stamtąd rzeczy, ale nikt nie wierzy, bo nikt tam nie był. Tak jest miasto... Sosnowiec jest dobry. Olsztynie byłem, ale jest jeszcze miasto, które nazywa się Ełk.
Ja wiem... I to jest dosyć większe miasto, jakieś większe miasto. Ale w Ełku byłem. Chyba byliśmy tam... Tak, byłem tam kiedyś. Ale słuchaj... Tak, bo to są Mazury. A powiem ci, krajami ci powiem, Łotwa. Łotwa. No nie powiesz mi, że istnieje taki kraj jak nie, Łotwa. Nie, jest Łotwa. Wiem, że jest Estonia. Mam tam znajomą. No Estonia, okej. Okay. Wszyscy znamy Estonię. Są no tam a tam się jedzie dzieci. Przez Łotwę. No dobra, ale nikt nie był nigdy na Łotwie. Co to jest w ogóle? On jest tak blisko Polski. Jak przecież Łotwa? To jest dwa kroki stąd. Litwo, łojczyzno, łotwczyzno moja. No nie Litwa, Łotwa. Na Litwie byłem Estonia. Chyba. Ja to traktuję jako trój... Jak jest Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, to traktuję jako Trójpaństwo. Litwa, Łotwa, Estonia. Okay. Tak jak się uczyłeś geografii, wiesz, że tam gdzieś są rzeczy. Tak jak Czechosłowacja na południu. Trójpaństwo. Trójpaństwo mi się podoba. Spoko. Prowadek pisze jeszcze PS, to nie jest zakamuflowana lekcja geografii. A jednak czegoś nas nauczyłeś, że Białystok no, nie istnieje. Białystok... W Łomrze też trochę nie wierzę. Łomża? No, może. Ja nie mam lepszego niż Łotwa w I zasadzie. Biała Podlaska. Biała Podlaska to jest takie coś, co się pojawia, wiesz, w Wąchock. Jest Wąchock? Nie wierzę w Wąchock. Wąchock jest z dowcipów chyba tylko. Nie wiem, czy to wiesz, to istnieje naprawdę. To dobrze, że w nie nie wierzę. Nie wierzę. Runek pisze odnośnie jest tego. Jest? Jest takie miasto. Ale to ten Wąchock prawdziwy, czy to jest jakieś miasto, które po prostu jest tak w Świętokrzyskim, cokolwiek to oznacza. Bo ja znam też Kausk. Kausk. Przejeżdżam przez niego zawsze, jak jadę do Szczecina. Jedźmy dalej. Runek pisze. Matury nie są oceniane tak zwyczajnie według klucza. Sprawdzający często podciągają maturzystom wyniki do granicy zdawalności, co widać po wynikach z matematyki, a przede wszystkim polskiego. I tutaj faktycznie, jak się przyjrzysz, jest prawie 0% ludzi, którzy zdali na 29% maturę z polskiego. Czy to jest matematyka teraz? Nie wiem, co otworzyłem. Jedno z nich. Matematyka jest ta pierwsza, ta druga to jest polski. Generalnie to jest, wiesz, idealna krzywa dzwonowa. Powinna być. Czyli krzywa dzwonowa. Powinna być krzywa dzwonowa, czyli no, idzie jak dzwon od góry do dołu i później w dół z powrotem. No tak. Jest mało chujowych ludzi, mało zajebistych ludzi. Przy matematyce, jak widzisz, jest bardziej to przesunięte w prawo. No i generalnie Stanówmy do góry. Dlaczego. Stanówmy się dlaczego. Po pierwsze, może to oznaczać, że ścisłą wiedzę, ścisłe przedmioty łatwiej jest dać na 100%. Mhm. Tak? Czyli łatwiej, czyli jest generalnie klucz jednolity jest łatwiejszy. Zobacz, dlaczego tak dużo jest ta krzywa dzwonowa inaczej się wygląda w przypadku polskiego. Tak, wygląda inaczej. Jest agresywniejsza dużo. I zobacz jeszcze fajniejszą rzecz, że w przypadku polskiego przy 100 jest delikatne wzmocnienie. No. Tak? A w przypadku matematyki jest obniżenie. A to nie jest ta sama zasada, co w okolicach 30, że jeśli już ktoś ma tak, 99, dokładnie. To dają więcej? Tak. A w matematyce dokładnie. Najwyraźniej tak nie jest. Dokładnie. Jeśli chodzi o Drunka, co mówił ten, to są świetne, świetnie, że to przytoczyłeś, to są bardzo fajne rzeczy. Ta bibliografia, którą załączył? Nie, te dwa wykresy. No i ta bibliografia, skąd pochodzą te rzeczy. Tak, to jest ostatnio w ogóle moda, że pod koniec komentarza dostajemy tak, bibliografię. Tak, bo to jest super, bo wiesz skąd to bierze. Ja jeszcze powiem jedną rzecz tylko, że tej lasce nie chodziło o to, że ona nie zdała matury. Jej chodziło o to, że jej zabrakło punkta do dostania się na wymarzone studia. Więc tak. Miała pewnie 95, a chciała mieć 96, czy coś takiego, nie? A miała 29 i potrzebowała 30, tak jak ja potrzebowałem, żeby się dostać na swoje studia. No miałem dziwną sytuację. Dobra, idziemy dalej? Mhm, ale fajne bardzo są te wykresy. Wszystkim innym polecam, dobrze. Żeby zobaczyli te sobie, jak to wygląda. Wszystko będzie w notkach. A to jest zresztą, to już było w komentarzach, więc... Doznacie w notkach tego. Ale nie czytają komentarzy, po co mieliby czytać komentarze innych ludzi? No, żeby napisać własne. Okej. Okay. Masz komentarze, które są do odcinka... Potem komentarze, które są do komentarzy i później już dyskusja rozwija się dalej od komentarzy. Odcinek został zapomniany dawno. Takie meta.
Co Michał pisze? Co Michał pisze? Michał pisze, w biurze słucha was wiernie i ciągle powiększające się grono wiernych słuchaczy. Uuu, w biurze! Ciekawe jestem, jakie to biuro jest. Choć próbowałem Agnieszka się dowiedzieć, kazała ale... przekazać, że nie może was słuchać, bo za dużo przeklinacie. Powiedz jej, że ma rację. Agnieszka, pierdol się. Nie, pierdol się, Agnieszka. To jest moja... Chciałbym zrobić... Wkleiłbym to zdjęcie takiego, wiesz, machania fakami. A, okej. Okay. Wiem, które. Ale wiesz co, ja ostatnio myślałem o tym. I stwierdziłem, że jestem gotów, żeby zacząć czyścić swój język, bo doszedłem do wniosku, że przekleństwa są ekstra, ale w momencie, kiedy ja używam przekleństw nieświadomie, w sensie, że automatycznie mi wypadają mi z ust, to znaczy, że powinienem się trochę ograniczyć, że coś troszkę idzie w złą stronę. Tak, a z drugiej strony, wiesz, robimy też podcast pod to... Ja się dobrze rozstresowuję przy nagrywaniu podcastu. Ja też, ale to niekoniecznie przy podcaście. Chcę oczyścić swój język w życiu. Chcę, dobrze, kiedy mówię jebana kurwa, to chcę, żeby ktoś wiedział, że jest jebaną kurwą, a nie, że przypadkowo mi się wymskło. Faktycznie. To, w takim razie nie pierdol się Agnieszka, tylko rozważymy to, co mówisz. Tak, ja rozważyłem już i przyznaję ci rację. Mateusz rozważył i nie przyznaje ci racji, ale ten konflikt to jest to, skąd idzie ta iskra do podcastu dla nas. Konflikt. Konflikt. Nie, cóż, co możemy powiedzieć? Nie, możemy spróbować wyczyścić. Co się zobaczyć, jak nam pójdzie. To. Wyblipować, czy nie mówić przekleństw? Ograniczyć. Hm? Dobra, przemyślimy to. To może być zbyt duże przedsięwzięcie. Może jeden dział na tydzień wprowadzimy taki. Czysty dział. Czysty dział. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ludzie, którzy przeklinają, są według badań psychologicznych, są szczersi. Tak, jesteśmy bardzo więc szczerzy. Więc generalnie, chuj szczerzy. Michale, jeśli Agnieszka nie lubi przeklinać, to prawdopodobnie znaczy, że ma coś do ukrycia. Jest zakłamana. Jest jebaną wtyką. Ej, słuchaj, wyobraź... Agnieszka jest wtyką, a Agnieszka teraz, o kurwa, wykryli mnie. Wiedzą, jestem chińskim szpiegiem. Nie, 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 ona nie mówi, przepraszam, ona tak nie mówi, ona mówi, o cholipka, wykryli mnie. Ej, słuchaj, mam propozycję, wprowadzamy dział do podcastu, w którym nie wolno nam będzie przeklinać. Albo odwrotnie. A w którym będziemy rozmawiali o bardzo paskudnych rzeczach. Odcięte penisy, przedawkowanie dzieci i tak dalej. I tam nie będzie nam wolno przeklinać. Przedawkowanie dzieci? Jak możesz przedawkować dzieci? Jak zjesz za dużo dzieci, nie wiem. Jak... Moja piwnica jest przedawkowana dziećmi. Tak, moja piwnica przedawkowała dzieci i żyga. Moje beczki nie wytrzymują. Pękają w szwach. Są takie drewniane beczki, w których dzieci mogą dojrzewać. Leżakują 12-letnie dziecko. O Jezu. O Jezu. No cóż, ja bym chciał usłyszeć, może inaczej, co wy sądzicie o tym? Tak, powiedzcie. O przeklinaniu. Za dużo, za mało, trochę mniej, więcej. Mhm. Ja zauważyłem, że na podcaście przeklinam i czasami stwierdzam, że nie było to konieczne. Ale jest to też jakiś sposób trochę wyluzowania się. That was uncalled for. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz w ogóle, że o ile nam się zdarza przeklinać na podcaście, to w komentarzach rzadko kto przeklina. Tak, to znaczy, no bo wiesz, piszesz, to głupio się rozentuzjazmować, kiedy piszesz. Zupełnie inaczej wydaje mi się, że jest na tych, u nieczystych zagrywek. Że jest niedużo. Dużo ludzi przeklina właśnie. A, w komentarzach. No bo to są gracze. Oni są, wiesz... Może nas słuchają po prostu bardziej dojrzali czytelni słuchacze. Albo szpiedzy. No wiesz, w biurze słucha was wierne, ciągle powierzające się grono. Może to jest biuro, wiesz, prawne, albo może jest to jakiś urząd. To jest urząd podsłuchujący podcasty. Ktoś do mnie ostatnio napisał e-mail, jeden z naszych słuchaczy, nie pamiętam kto, albo nie chcę powiedzieć. I był cały e-mail, podpis, a potem zastępca prokuratora generalnego gdzieś tam. O Jezu, świetne są takie podpisy z automatu. Także nieźle, byłem pod wrażeniem. Powiem ci a jaki miał mail? Nie przypominam sobie teraz. Skurwysyn Tomasz, @buziaczek.pl? Nie wiem. Może, a co myślałeś, że miał gov.pl? Skurwysyn Tomasz, @gov.pl. Małpa masz przejebane.gov.pl. Kancelaria prezydenta. Spróbuję to znaleźć. Nie znajdę tego teraz na szybko, ale spróbuję to znaleźć.
Jestem ciekaw, jakie kwiatki udałoby się znaleźć na naszym serwerze Polibudy z mailami. Nie wiem. No bo administratorzy mogą sobie stworzyć dowolne konto i mają adres politechniczny założony jakby z marszu, nie? Mhm. Jestem ciekaw. Tak jakby Frycu miał kiedyś domenę, Cycki znalazł i miał właśnie lubię małpa Cycki edu.pl. Nice. Podoba mi się. Pisze dalej Michał. O egzorcyzmach w przystępnej formie możecie poczytać w tym numerze tego magazynu. I tutaej jest magazyn... O Jezus, miałem otwarty przed chwilą i zjebany. Magazyn w drodze. Magazyn w drodze, którego niestety nie kupicie sobie już w formie fizycznej, bo jest niedostępny, ale możecie kupić e-wydanie. To jest chrześcijański jakiś magazyn. Ciekawe, czy odzywa się do ciebie ksiądz po e-kolędzie. Nie, może. Ksiądz ci zamiast śpiewać, zamiast kolędować z tobą, czy co, nie wiem co to znaczy po kolędzie, ale zamiast kolędować, to wysyła ci po prostu link do YouTube'a. Jak ksiądz kolęduje, numer Mateusz, konta. To on nie przychodzi i nie śpiewa kolęd. To nie na tym to nie jest, to nie chodzi po kolędzie, że po kolędzie przychodzi ksiądz? Może. Co to znaczy? No, ale w sensie pytasz, co się dzieje, jak przychodzi ja ksiądz? Ja nie wiem, ja nie miałem. To ksiądz przychodzi... Wita się, rozmawia z twoją rodziną, pyta dzieci, czy chodzą do szkoły i czasem prosi o zeszyt do religii, żeby spojrzeć do środka. Naprawdę? Tak. Jeśli nie ma, to co? To co robi przede wszystkim, to pyta pewnie twoją rodzinę. To tak naprawdę jest bardzo miła rzecz, w sensie jakbyś był wierzącą osobą i miałbyś kościół, wiesz, taką społecznością kościelną, którą lubisz i w której się znajdujesz, to tak, to byłoby zajebiste, bo przychodzi ksiądz do ciebie, rozmawia, co tam u ciebie, święci twój dom. I generalnie tak kontroluje trzutkę, że tak powiem. Ale on nawet nie wie przecież, nie zna swoich. No, jeżeli to nie jest jakiś, wiesz, gigantyczna metropolia, no to prawdopodobnie zna, albo przychodzi co roku i już trochę was kojarzy, albo wie, jak się nazywacie. To jest generalnie miłe dosyć. Ja nie wspominam jakoś strasznie źle tych wizyt. Nie gwałcili mnie w trakcie. To nie jest tak, że ten, potem musisz dać mu w łapę? Tak, i zawsze dostaję jakąś tam kopertę, chyba dodajesz temu, ministrantowi. Ale to po co mam to dawać? No to jest tak samo jak na tace. No ale ja nie chcę dawać na tace. Znaczy no generalnie to osoby takie jak ty albo ja teraz nie biorą księdza po kolędzie. Nie wiem. Dla mnie jest to trochę głupie. Jakbym ja przychodził do kogoś i spytał się o jego życie prywatne i potem powiedział, aha, spoko, 50 zł. On nawet, ten ksiądz nawet nie kurwa nie skończył psychologii, nie? No nie, ale on nie przychodzi rozwiązać twoich problemów. No przychodzi, bo gada o nich. No, nie wiem, mówi, ja jestem. Pan cię kocha. Ja chciałbym, generalnie troszkę tak bojowniczy ateista się we mnie obudził i trochę bym chciał, żeby, jeżeli ksiądz chce, ksiądz robi, wiesz, konfesjonale robi, przychodzi po kolędzie i tak dalej, próbuje rozwiązywać problemy ludzi, to trochę bym chciał, żeby on nie mógł robić tego bez licencji. Żeby musiałby skończyć jakieś kurwa studia. Ale on ma skończone studia, teologię. On wie, no ale teologia to nie jest. Jak Bóg rozwiązuje problemy. Ty tak myślisz, bo jesteś niewierzący. Ogniem i mieczem. Ciekawe, czy fajnie jakbyś mógł dołączyć do kościoła nauki i przychodziłby psycholog właśnie po kolędzie do ciebie i rozwiązywałby twój problem i by odchodził. Albo ty wdawałbyś mu kopertę. No. To ma sens. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj dodatkowo wywiad z gościem, który dokonał 50 tysięcy egzorcyzmów. I tutaj jest kolejny link i to już jest strona internetowa, więc możecie sobie to poczytać. 50 tysięcy... Ile on ma lat? 50 tysięcy egzorcyzmów. Już ci mówię. Założył je w 90 roku. Tak. I przewodniczył. Ej, policzymy? Ile to jest egzorcyzmów? Na rok? Załóżmy, że uprawia to już 25 lat. Policz 22, ponieważ... Nie, policz 12, bo udzielił tego wywiadu w 2002 roku. Dobra. Czyli... 12 razy 365 to jest, kurwa, przynajmniej 10 egzorcyzmów dziennie. To nie wiem. Bez to... przerwy. To czekaj, to w takim razie... On nie ma świąt, czaisz? On egzorcyzmuje. Nie, w takim razie popełniał egzorcyzmy, zanim założył to stowarzyszenie chyba. 50 tysięcy egzorcyzmów. On by musiał to robić 120 lat. Ej, słuchaj, ale... Przez 120 lat robić jeden egzorcyzm dziennie. A jeżeli przychodzisz do domu i tam jest na przykład 40 diabłów i ty rzucasz taki czar, który jest Area of Effect i on zabija wszystkie te diabły? No właśnie, nie wiem o co chodzi. 40 egzorcyzmów zrobionych. No... Nie ja wiem, myślę, że liczysz po diable.
Mi się wydaje, że on musiał całą szkołę po prostu, od diabła, od roga. Zrzucał takie bomby wodorowe, tylko że to była woda święcona. Pytne? Właśnie. To był święcony wodór. Święcony wodór. Dobra, jedźmy dalej. To jest niemożliwe przecież. No wylicza, trudno. Że osobi... On kurwa chyba z mat... Dlatego oni powinni kończyć studia. Oni kurwa nie... On nie skończył, on matury nie zdał przecież. On nie policzył, ile to jest 50 tysięcy egzorcyzmów? No może zrobił to przez całe życie, Mateusz. Weź gdyby mu przez ten benefit of the doubt. 120... Dobrze myślę? Gdyby przez 120 lat odprawiał jeden egzorcyzm dziennie, to dopiero wtedy mógłby mieć... Czekaj. To jeszcze wtedy potrzebował przez kolejne... Mateusz, ale zapomniałeś przez czegoś. Przez kolejne 12 lat. Zapomniałeś jednej z zasady chrześcijańskiej. Że ty musisz mu udowodnić, że on tego nie zrobił, jeśli chcesz. Chociaż w sumie ty teraz próbowałeś. On znajdzie, wiesz, gdzie jest wiara, tam jest, nie wiem, przemoc. O Jezu, a jeżeli on... Duchowny publicznie krytykował powieści o Harrym Potterze. No. To co? Komuniści byli w mocy szatana. Okej. W szczególności tacy jak Stalin i Hitler. Czy on wyegzorcyzmował Harry'ego Pottera i wyliczył każdą stronę z osobna, a potem pomnożył to razy ilość ludzi? Ale tam nie było nic do egzorcyzmowania. Nie było diabła wewnątrz Harry'ego Pottera. Jasne, że było. Kurwa. Mateusz, ja cierpię tutaj. Poczekam. No. Duchowny publicznie krytykował powieści o Harrym Potterze, wskazując, że kryją one w sobie postać króla ciemności diabła. Mhm. Tak, i był pokonywany na przestrzeni 7 tomów. Kryją w sobie książki. Aha, okej. Okay. On po prostu otwiera książkę i stamtąd wyskakuje diabeł. No, nie wiem, no ja nie jestem specjalistą od egzorcyzmów, może ma rację. Ile on z tych demonów przyzwał, skoro... Musiał generalnie cały dzień napierdalać ten egzorcyzmy. Może pojechał do takiego miejsca. Musiał fabrykę jakąś założyć egzorcyzmu. Może poszedł do księgarni. Może poszedł do wydawcy. Może poszedł do biblioteki i był przerażony, ile diabłów. O Jezus, a jeżeli ten koleś po prostu na przykład jechała... Załóżmy, że jechał samochód dostawczy. Mhm. Książek z Harrym Potterem. I on powiedział... Wybacz mi, ojcze. I podnacisnął guzik i C4 wybuchło. I ciężarówka wysadziła powietrze ze wszystkimi tymi. Wiedział, jedna dusza, żeby uratować miliony. I ciężarówka przetoczyła się po jakimś dziecku na poboczu. Dwie dusze, żeby uratować miliony. Wjechała w szkołę. Ja szukam właśnie wypadek dostawa Harry Potter. Kolejny wypadek na planie Harry Potter. On był na planie. Stary egzorcysta schwytany z kłębkiem sznurki i szpinaczem. Kaskader pracujący w planie ostatniej części filmu trafił do szpitala po wykonaniu śmiałej sceny. Jezus, w ogóle to jest przejebana historia, stary. Ja to widziałem. To jest koleś, który był dublerem tego, głównego, Harry'ego Pottera. I miał wypadek i skończył na wózku. I teraz jest na wózku. I ma paraliż. To pierwszy był, no. Przejebana sprawa. I są bardzo dobrymi kumplami ponoć. Ale kto to wie, Mateusz? Kto to wie? Jak to kto? Ojciec egzorcysta. Jedźmy dalej. Ostatni Jezu, list. Jakie głupie rzeczy są tam napisane. No trudno. Polecamy wywiad w każdym razie. Anonim pisze. Z JCVD, czyli Jean-Claude Van Damme, to odgrzewacie koteta, który leżał w lodówce od roku. Nigdy nie słyszeliście o Freddy Wongu z YouTube'a? I teraz ja chciałem powiedzieć anonim. My już polecaliśmy Freddy'ego Wonga dzieła. Między innymi Video Game High School jest jego. Mhm. A ja znam Wonga po prostu jako Wonga. Okazuje się. Ale nie widziałem tej scenki, którą tutaj podałeś w filmiku, Także faktycznie możliwe, że odgrzewamy kotleta. W tej scence on... Oni wykorzystali tego green screena, nie? Tak, wszystkie rzeczy z tego green screena. I nagrali z tym ujęcia. Dobrze to zrobili. Fajnie bardzo zrobili. No generalnie ja polecam VGHS. Teraz trzeci sezon widzę z tego, co wyszedł. Ja jeszcze nie widziałem. Ja jeszcze nie widziałem ani jednej części chyba. Polecam.
jest spoko. A sam film, PS, anonim dalej pisze, PS, a sam film JCVD jest całkiem niezły. Dramat, komedia, sensacja, jest nawet dość długa scena monologu, w której nasz bohater łamie czwartą ścianę. Nice. My honest opinion, warto obejrzeć. Właśnie, czy jest to honest opinion, czy jest to humble opinion? Humble. Bo wtedy, bo pamiętam, że w jednej książce było... w Pratchettie, u Pratchetta było. Vimes rozkminiał, czy istnieje w ogóle coś takiego jak czyjaś skromna opinia. Tak, humble. Ja źle czytam. Ja zawsze jak piszę to ten skrót, to piszę imo bez h w środku, bo Pratchett mnie poruszył i teraz jest mi głupio napisać h. Mojej skromnej opinii. No. Mojej skromnej opinii to przeprowadziłem 50 tysięcy egzorcyzmów. Ostatnia rzecz. Lukewci, który ma 19 lat, i Misiek, który ma 16, zdradzili, że też nie rozumieją Snapchata, tak jak ja. W ten sposób potwierdzili, że to nie kwestia wieku, tylko najwyraźniej życiowego nieogarnięcia. Albo, wiesz, myszy. Albo nie da się zrozumieć Snapchata. O myszy. Myszy? No. Czemu? No, eksperyment z myszami. A, okej. After show. Woo! After show. Mamy trzy rzeczy. No. Czytamy tytuły? Nie, może? Nie. A mamy tytuły? Ja mam tytuł tylko. Tak? Ty masz... Jak spierdolić sequel. Miałem taką... Ostatnio mówiłem ci o tym, że kupiłem na Humble Bundle cały zestaw gier Star Wars. I były tam gwie... Ale ty masz cały ten. Co? Cały tytuł musisz przeczytać. Jak spierdolić sequel. Aha, jak spierdolić sequel, czyli Konrad gra Force Unleashed 2. Dokładnie. A do, w ten sposób, dobrze, no to czytamy. Jak spierdolić sequel, czyli Konrad gra Force Unleashed 2. Okej. Okay. Teraz ty. Aha, nie, jest. Dying Light, czyli Mateusz umiera po coli. Light i Better Call Saul, czyli Mateusz dobrze się bawi. Ja zacznę. Kupiłem ten zestaw na Humble Bundle. I tam były Force Unleashed 1 i 2. Uznałem, że chcę przejść dwójkę, ale najpierw zrobię sobie jedynkę. Tak. Jak się okazało, nie wytrwałem, bo tak mnie kusiła ta dwójka, że zacząłem ją zanim skończyłem jedynkę, ale jedynkę zrobiłem w większej części zanim to zrobiłem. Słuchaj, odpalam Force Unleashed 2 i ta gra jest wyjebana. Ona ma mechanikę z jedynki, która jest dopracowana trochę, żeby wszystko działało płynniej, animacje są płynniejsze, masz dwa miecze, mechanika jest okrojona trochę, masz mniej mocy, ale stwierdziłem, że to pewnie dobrze, bo to dobrze przemyśleli. Jak ja się myliłem, Mateusz? W ogóle po raz pierwszy w życiu grałem w grę, której chujowość zrozumiałem dopiero jak ją skończyłem. Nie, no to ja miałem tak z Dragon Age'em nowym. Tak? No to słuchaj, to wiesz, że to się zdarza. Stary, ta gra jest tak... Zaczynasz ją, jest super fajna, ma fajną historię, dzieją się rzeczy, masz zajebiste walki. Potem masz taki level, gdzie są wyjebane, jest wyjebana grafika. Ale w pewnym momencie zauważasz, że cały czas robisz to samo, że etapy są zrobione z tych samych klocków, że powtarzają się pomieszczenia, że powtarzają się przeciwnicy, że jest tak naprawdę tylko kilka typów przeciwników, którzy sobie powtarzają przez całą grę. I dochodzisz do końca gry. Po drodze zaliczasz mnóstwo błędów. Ja w ogóle, walka końcowa to jest walka, generalnie, którą robię to, kilka mówisz, razy. To co mówisz, to jest Dragon Age Inquisition. Także koniec końców skończyłem i tak jak w połowie byłbym skłonny ci powiedzieć, że Force Unleashed 2 to jest gra na 8 przynajmniej, to jak ją skończyłem, to nawet mi się jej nie chce oceniać. Tak, jestem. Dlaczego? Tak strasznie zasmucony. Ale przy samym zakończeniem, czy czym? Nie, kiedy przeszedłem do drugiej połowy gry tak jakby i już ją kończyłem, bo jest bardzo krótka tak naprawdę, jest krótsza niż jedynka, to byłem zmęczony... tymi samymi pomieszczeniami, tymi samymi układami pomieszczeń. Tam nie ma czegoś takiego jak zajebisty level design. W jedynce było pełno tego, był zajebisty level design. A, tutaj nie ma. No, a level design potrafi... bo to jest taka półplatformówka, nie? I ta gra zaczyna cię nużyć strasznie i męczyć. I naprawdę... Wiem, o czym mówisz. A w kurde, a stary, a najbardziej, wiesz co najbardziej mnie boli? Że ta gra mnie ma na przykład wkurzyło potencjał. Strasznie... Mnie najbardziej wkurzyło... No... Stary, dlatego mnie to wkurzyło w Dragon Age'u, że ta gra też miała duży potencjał, bo było, wiesz, jedynka była zajebista, bo była taktycznie świetnie pomyślana. W dwójce było parę innych jeszcze rzeczy, które można było wykorzystać, ale w trójce były te same walki, to samo powtarzane, walka była tam takim zapychaczem po prostu i generalnie miałeś wrażenie, że nie ma podejścia do walki. Nie ma taktyki, nie musisz wykminić, co się dzieje, jak to wykorzystać i tak dalej. Tylko po prostu grasz i idziesz dalej.
No to widzisz, no to wygląda właśnie podobnie. Czyli masz mechanikę, która fajnie działa i upraszczasz ją do momentu, kiedy przestaje być interesująca w ogóle. I to jest właśnie też Force Unleashed 2, plus masz wrażenie, że jakbyś... Masz wrażenie, że oni zrobili asety do gry i zaczynali ją kleić i wtedy dostali limit tygodnia i powiedziano im, słuchajcie, za tydzień ta gra ma być na półkach. I ona została zrobiona po prostu bardzo, bardzo szybko pod koniec. Bo cała reszta, wiesz, jest dopracowana graficznie i tak dalej. I ostatnia rzecz, mała taka, to jest... Ta gra jest absolutnie... debilno odporna. Jeśli w tej grze, kojarzysz takie sytuacje w grze platformowej, gdzie musisz rozkminić, którędy teraz pójść, albo że musisz coś rozwalić, żeby gdzieś przejść, nie? Mhm. To w tej grze rozwiązać zagadkę. Dostajesz podpowiedź rozwiązania zagadki, zanim zdążysz dobiec do tego miejsca. Nie, to jest w nowych grach. Jezus. Zawsze. Ale to nie jest tak, że dostajesz od razu tą podpowiedź, bo że dostajesz od gry, musisz pójść w tamto miejsce. Nie, Jezus Maria, nie mów mi w ogóle o tym. W nowych grach to jest tak częste po prostu. Słuchaj, masz taką sytuację, że ludzie są ostrzeliwani i musisz jakoś im pomóc. I lecą w powietrzu TIE Fightery. I ty ale jeszcze lepiej, walczysz z bossem. No. Walczysz z bossem jakimś i ktoś ci mówi, no... Żeby zabić bossa, rzuć mu pod nogę, nie wiem, klej. To było w Batmanie w ogóle. Aha. W tych nowszych. Że walczyłeś z jakimś bossem i było, no, żeby zabić bossa, rzuć mu pod nogi klej. I ten, nie wiem, i ten boss się zatrzymywał w kleju i ty w tym momencie ten, robiłeś coś. Byłem tak wkurwiony tym, mówię, nie, ja chcę walczyć z tym bossem, dostać parę razy w ryj, żeby w końcu wykminić to. Mhm. No, to widzisz, to jest właśnie coś takiego, że wciąż te podpowiedzi są zajebiste i gdyby ta podpowiedź się pojawiła po tym, jak zginąłem już w tej scenie... Nie chcę, żeby się pojawiła, ja chcę zginąć 50 razy i musieć szukać na necie, dlaczego. No to masz wtedy trochę innego rodzaju grę, nie? Ja chcę mieć motyw, że kiedy ja nie, że gra ci sama wybiera to. Może się pojawić komunikat, czy chcesz włączyć hinty na przykład, czy coś takiego. No, a to jest dobre pytanie, w zasadzie nie wiem, ale gra nie pytała mnie, czy chcę grać z hintami, czy nie. Także, kto wie, może mój poziom trudności wpływał na to, ale nie wiem. Być może tak, na jakim grałeś, na medium? Nie, na jakimś medium, zwykle gram na jakimś medium. No ja gram na hardzie zawsze i jak coś takiego się pojawia na hardzie, to jestem wkurwiony. No, nie, bo to jest sztuczne obniżanie poziomu trudności z kolei. Znaczy tutaj tak naprawdę... Tak jak jest czasami sztuczne zawyżanie poziomu trudności. Wiesz, że to nawet nie jest to tutaj? Tutaj to jest łatanie słabego level designu, bo jeśli level design jest dobry, to wiesz, co masz zrobić w danym momencie, bo masz podpowiedzi, że tak powiem, z samej gry, że coś wygląda, jakby mogło być poruszone na przykład. A tutaj to jest tak, jakby się zabezpieczali na wypadek, jakbyś nie rozkminił, bo nie widać. No, tak, rozumiem. Generalnie, no... Co ci powiem? Cholera, jeśli masz ochotę się ponapierdalać, to napierdalanka jest zajebista w tej grze. Ta gra to jest Dragon Ball w świecie Gwiezdnych Wojen. I do połowy jest naprawdę fajna. Może warto odpalić, zobaczyć, co tam się dzieje. Wiesz co? I po prostu nie skupiać się na graniu. Ja chyba tego nie zrobię. Nie mam czasu na razie. Ale mówię ci, druga połowa czasu spędzonego z tą grą jest zmarnowana. Ale tymczasem w Dying Lighta grałeś. Miałem chwilkę dokładnie, parę godzin i generalnie parę rzeczy. Gra ma ten swój parkour. No. Wciąga ten parkour bardzo mocno, jest fajnie zaprojektowany, jest naprawdę? Dobry. Nie wierzę w to. W sensie jest intuicyjny, nie? Nie ma takiej, nie, wiesz, nie ma akcji z cyklu, na przykład ta gra nie jest o parkurze, nie? Więc to nie jest tak jak w Mirror's Edge'u, że masz... W Mirror's Edge'u było tak, że miałeś cztery przyciski, każdy robiły, trzeba było je naciskać jakoś. Tam był tylko parkour. I żeby skoczyć gdzieś na ścianę, to trzeba było nacisnąć, od niej się odbić, to trzeba było nacisnąć to, zrobić tamto, tu się skierować kamerą, skoczyć drugi raz. Czekaj. Jezus, ale ten krzyk. Jezu, przepraszam. Miałeś do lekarza iść. dzisiaj byłem na tomografii. Nice. Gdzie cię umówili tak szybko na tomografię? Ja muszę je zapisać teraz. Ja przyszedłem, powiedziałem, dzień dobry, chcę na zdjęcie. A pani powiedziała, dobrze, chce pan teraz? Ja, tak, okej. Okay. Wezmę od ciebie ja mówię, a ile będę musiał czekać? Jakieś pół godziny? Nie, zaraz. I faktycznie zaraz byłem. Odezwę się do ciebie potem, żebyś mi powiedział, pytam, gdzie robiłeś. Ja się pytam, co tak szybko oni? Ej, kupiliśmy nowy tomograf. To się bawimy. Powiesz mi kontakt jakiś później.
bo ja miałem oczekiwania 2 miesiące. Stary, kupiliśmy nowy tomograf, to się bawimy. Kupiliśmy nowy tomograf, to jest maszyna za miliony złotych przecież. Kupiliśmy nowy tomograf, to robimy zdjęcia. No tak, tak. Stary. Czaisz? Żeby się nie marnował. Chcecie powiedzieć, że wcześniej nie chciało wam się? A teraz macie nową zabawkę? Dobra, słuchaj, Dying Light. Gra jest zrobiona tak. Gdzieś się, jeżeli gdzieś się patrzysz, to bohater się tego złapie. No. Jest bardzo mocno nastawiony na to, że jesteś w ciele. Pierwsza osoba, pierwsza perspektywa. Więc wszystko widzisz, wiesz, wszystko patrzysz. Jest to fajnie zrobione, bo jeżeli na przykład potrzebujesz dostać się do jakiegoś miejsca i na przykład do samochodu i łamiesz zamek w samochodzie, no, to wiesz, nie widzisz, czy ktoś się zakrada, musisz słuchać, czy nie zbliża się zombie. W sensie, jak robisz minigierkę z otwieraniem zamku. Na przykład, no. Więc jest tak fajnie zrobione, że jak biegasz, to czujesz, że uciekasz. Nie chcesz się spojrzeć za siebie, spoko, ale nie widzisz, gdzie biegniesz. Fajnie. To jest naprawdę ograniczenie tego, gdzie jesteś, jest to bardzo fajne przemyślanie. Jakby tego, co widzisz, że mam wrażenie, że Jakcy zrobił jakby o tej grze opinię. I tam mówił, że nie może znaleźć takiej rzeczy, która nie zostałaby poprawiona przez trzecią perspektywę. Nie? Mhm. Ale ja mówię, że to by zjebało grę troszkę, bo ty musisz czuć jakby tę ideę, że nie jesteś, nie wiesz do końca wszystkiego. Że nie widzisz do końca rzeczy, że musisz uciekać, nie? To brzmi jest dobrze, bo to horror w końcu, nie? Jest to dobrze zrobione. W sensie, nawet jeżeli się nie boisz, nawet jeżeli jesteś już spoko zrobiony, no to nawet samo skradanie się daje ci taki wiesz, dobre wyczucie tego. Fajnie, fajnie, czyli gra jest spoko, polecasz. Trzyma klimat. Druga rzecz. To są plusy, to jest plus, że jest świetnie zrobiony, dobrze zrobiony parkour. Walka jest taka standardowa. Jest walkę zaliczyłbym na minus. Czyli masz te bronie, one się psują po uderzaniu, nie masz jakichś różnych combo, masz tylko parę ciosów. Tak naprawdę. I nie podobało mi się. Bo założenia gry są takie, że nie powinieneś walczyć za dużo, nie? No nie do końca. To po co masz osobne expy na walkę? To nie wiem. W pewnym momencie wchodzisz po prostu na ciężarówkę i rzucasz w zombie mołotowem i dostajesz za nie expa, tak jakby, nie? O, spoko. No, czyli więc musisz walczyć zmyślnie zamiast napierdalać wszystko kijem. No, znaczy no generalnie, jeżeli wejdziesz w tłum zombie, to cię zabiją, nie? Więc musisz po prostu ich wychodzić. Ale z drugiej strony potem przechodzisz przez nie jak kosiarką. Dopóki nie zapadnie zmrok. W zmroku jest to samo. W zmroku po prostu nie walczysz, tylko uciekasz, bo są takie zombie, które są bardzo szybkie i one ciebie gonią, nie? I to jest fajne do jakiegoś czasu, kiedy stwierdzisz, że tak naprawdę wystarczy rzucić flarę i jest po wszystkim, nie? Na przykład, potem też spotykasz ludzi, którzy są bardzo ciężcy do pokonania, bo wiesz, blokują twoje ciosy i tak dalej, do czasu, aż nie zdasz sobie sprawy, że wystarczy w nich rzucić koktajlem Mołotowa i oni giną od razu. Mateusz, nie masz w ogóle tego. Jak to się nazywa? Jak myślisz o drugim człowieku? Nie, bo się męczyłem bardzo z nimi, bo oni, wiesz, generalnie gra polega na tym, że, znaczy jednym z elementów tej gry jest to, że zrzucane są dostawy tych jakichś tam środków, nie? Czy wiesz, lekarstw i tak dalej, nie? No, i walczysz z ludźmi o te lekarstwa. No i musisz bardzo szybko dobiec do tego, a jeżeli nie uda ci się dobiec, to dobiegają, że tak powiem, źli ludzie do tego. Mhm. Bandziory. I ty musisz tych bandziorów, i wtedy dostajesz tylko połowę tego, co było w skrzyni, bo jedną połowę oni już zjedli tak jakby, i musisz pokonać tych bandziorów. Te bandziory są naprawdę ciężkie na początku, do czasu, aż stwierdzisz właśnie, że wystarczy zrobić koktajl Mołotowa i rzucić w nich. I wtedy oni nie wiedzą, co robić, płoną i od razu umierają, więc znalazłeś więc dziury w inteligencji. Nie, no w sensie inteligencji tam nie ma, nie? Aha. Z mojej opinii gra jest trochę niedopracowana. Nadrobili ją trochę czasu. Jest niedopracowana, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tych ludzi, że tak powiem, i o ile można nazwać to ludźmi. Gra się przyjemnie, ale z drugiej strony gra sprowadza się do jednej rzeczy. Pójdź tam, pójdź tam, pójdź tam, pójdź tam. Ale więc generalnie fabuła jest ponoć bardzo dobra. Fabuła, więc generalnie tak.
świetnie napisane są subquesty, że idziesz gdzieś, spotykasz kogoś i masz ochotę dowiedzieć się, jak to się tak wiesz, o co chodzi z tą historią, nie? Spotykasz kogoś, ktoś cię prosi o pomoc, się okazuje, że wiesz, ten quest jest dalej gdzieś pociągnięty później, on chce czegoś więcej na przykład, albo potrzeba czegoś więcej i te questy się tak jakby poznajesz osoby, nie? Przez to. Można polubić to. Czyli trochę jest jak Mass Effectowe, że questy poboczne zwiększają ci tak jakby poznanie jakiejś postaci i... Troszkę nie powiedziałbym aż tak. Po prostu trafiasz na ludzi i te subquesty są dosyć fajnie zrobione, nie? Napisane. Jeśli chodzi o fabułę, to subquesty są bardzo fajne. Czasami wiesz, coś się udaje, czasami ktoś tam umiera, nie? Czasami coś się nie uda, czasami plan się zmieni, jak to w takich rzeczach. Jeśli chodzi o głównego questa, no to do końca nie wiadomo, o co chodzi. Sama idea jest taka, jesteś zrzucony w środek tej dżungli wielkiej i musisz dostać jakiś plik, odzyskać, tajny plik. Plik komputerowy. I nie wiadomo, co jest na tym pliku, nie wiadomo do końca, o co chodzi, nie wiadomo dlaczego i potem się to okazuje i nagle, wiesz, cała fabuła gry trochę się nie trzyma kupy. Aha. No to spoko, ja sobie ją spróbuję, jak będę miał okazję. Jeszcze nie miałem okazji, ale trudno. No, ja mam wrażenie, że... jedna rzecz jeszcze, którą chciałem wspomnieć, to to, że postacie, które tam są, NPC i wszystkie modele ludzi, których widzisz, to raz, nie ma kobiet w ogóle, prawie, oprócz chyba dwóch kobiet, czy trzech, jest dużo mężczyzn, a dodatkowo, nie licząc NPC-ów, z którymi możesz gadać, to wszyscy inni wyglądają tą samą twarz prawie. Fakt, czyli wszyscy są takim, modeli. Wszyscy są takim, wiesz, Ahmedem, Amirem, czymś takim. Nie do końca wiem, gdzie to się dzieje. W Hondurasie, nie. Nie, jest to w jakimś takim Haran. Ale jest to jakiś taki pseudo-turecki klimat, nie? Mhm. No spoko, dobra. To skończmy o Dying Light, bo ja będę chciał to jeszcze grać. Generalnie polecam sprawdzić i pograć trochę. Gra się przyjemnie, ale gra trochę za mało oferuje, mi się wydaje, jak na to, co mogłaby oferować. Aha, no może jeszcze coś znajdziesz, mówię, że nie grałeś dużo. No troszkę, wydaje mi się, że już troszkę pograłem, nie? Mhm, parę godzin. No, doszedłem, wydaje mi się, że fabularnie do połowy. Okej. Zrobiłem parę tych. Najgorsze jest to, że dostajesz kupę i masz cały ten system robienia tych broni wręcz, ale w sumie pod koniec gry i tak biegasz z pistoletem i ten gry, który znajdujesz na samym początku gry, zostaje ci do końca. Nie ma żadnych ulepszeń pistoletu i tak dalej. Ale nie masz pistoletu na początek gry. Możesz znaleźć bardzo szybko, w fabule znajdujesz. Aha, okej. Okay. Jeśli grasz w fabułę główną, to dostajesz tam, dosyć szybko znajdujesz od razu karabin i ten karabin ci starczy do końca gry. No to spoko. Jest jedna rzecz fajna, że każdą broń, którą ktoś ciebie atakuje, możesz zabrać. No, to jest fajne. Więc nie ma takiej akcji, że ktoś do ciebie strzela, powiedzmy, wiesz, jak czasami w grach jest, że czasami ktoś ciebie strzela z rakiet, a ty nie możesz tego dostać, nie? No. Tylko jeżeli ktoś ciebie strzela z karabinu, to wiesz, że ten karabin weźmiesz potem, nie? Mhm. Fajny motyw, jak w RPG-u. No tak, no jest to jest akurat przyjemne. Jeżeli ktoś ciebie atakuje, wiesz, siekierką, to tą siekierkę podniesiesz później. Dobra, to w takim razie Better Call Saul. Better Call Saul. Widziałem dwa. Ja widziałem jeden do tej pory. Kurwa, jaki dobry jest ten serial. Jest bardzo dobry i widać bardzo mocno, że są ci sami twórcy i że klimat jest ten sam. Jest mi się tak dobrze zachowany jest właśnie ten klimat. Jest widać, że jest bardziej na komediowy pociągnięty. Ja wiem. Kurde, tak. Ja nie widziałem tego drugiego ciągle. Musisz zobaczyć drugi, bo pierwszy jest wprowadzeniem. Mhm. Ale nie, zresztą ci, pierwszy wam... jest po Breaking Bad chyba. Jak po? Musi być przed. Jest po. No jak może być po? No proszę cię, przecież żyje tam pełno osób, które nie żyje. Pierwszy odcinek zaczyna się czarno-białą sceną. Aha. Jest po Breaking Bad, gdzie on siada i ogląda, że tak powiem, stare nagrania na kasetach. Kurwa, muszę zobaczyć jeszcze raz pierwszy odcinek. A potem zaczyna się kolorowo już przed tym, co było. Mhm. Dobra, teraz rozumiem, co mówisz. Wiesz, co mam z tym serialem? Miałem to samo
z Breaking Bad, przez co musiałem robić przerwy od Breaking Bad. Ja się stresuję strasznie, jak oglądam. Ale czym się stresujesz? Tym, że bohaterowie mają kłopoty. Widzę, że kłopoty nadciągają. Oni robią jakiś przemyślny plan, gdzie mają coś zrobić, gdzie mają kogoś oszukać. I ja wiem, że to pójdzie nie tak i ta myśl mi nie daje spokoju po prostu. Ja to uwielbiam. To jest napięcie takie. Ja go nie znoszę. Ja to uwielbiam właśnie w takich serialach. Ja go nie znoszę, nie w znaczeniu, że go nie lubię, tylko w znaczeniu, że nie mogę go znieść. Jak jajka. Ale to jest kwestia tego, że ja jestem, wiesz, pipą. Ale jest to zaleta serialu na pewno. Ja uwielbiam to. On świetnie potrafi trzymać w napięciu i czasami ci się wydaje właśnie, że... Ja miałem w pierwszym odcinku miałem wrażenie, że cokolwiek się nie spierdoli, wiesz, że o kurwa, teraz nie będzie już gorzej. I za chwilę było... O ja pierdolę, teraz na pewno nie będzie już gorzej i za chwilę jeszcze bardziej. Więc tak mi się spodobało to. Jest bardzo fajnie zrobiony. Ja, jak dla mnie, jest bardziej mnie wciągnął niż Breaking Bad, nie? Wow, no to nieźle. To ja muszę ten drugi zobaczyć. Bo Breaking Bad był taki, wiesz, chodzi o początek, jak się zaczynał. Mhm. Bo Breaking Bad, wiadomo, nie? Była tam jakaś akcja, on stwierdził, że będzie sobie gotował metamfetaminę, nie? I miał tam jakiś swój plan i wiesz, budował to swoje imperium, ale nie było żadnego planu w tym, nie? Mhm. A z Better Call Saul, ty wiesz, że jest tam jakiś plan. Kumam. Wiesz, że coś tam będzie się działo jeszcze, nie? No dobra. To generalnie, no jedno co pozostaje powiedzieć, to polecamy, żebyście oglądali, bo... Wychodzi na to, że spin-off jest naprawdę na poziomie oryginału. No generalnie nie odwalili żadnej kichy, jak dla mnie. Zrobili bardzo fajny serial. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze odcinki, to jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem tego. Czy to wyszły takie odcinki premierowe i teraz będzie przerwa przed następnymi, czy będą wychodzić... Podejrzewam, że co tydzień, tylko że dwa pierwsze wyszły jako... Jako taki start. Tak, jako no. Spoko. No polecamy, ma też... Albo też jeszcze ten... inaczej wyszło. W telewizji mógł polecić jeden, ale w pay-per-view tak jakby pojawił się drugi, żebyś zobaczył już teraz. Come on. I ktoś już to, że tak powiem, ten, ustudencił. Najbliższy odcinek będzie leciał 19, czyli za dwa dni, także już za chwilę. Tak, czyli jest co tydzień. Mhm. A ja jeszcze jedną rzecz mogę polecić. Shameless ciągle polecam. Są nowe odcinki też z nowego sezonu. Jeśli ktoś nie ogarnia, jeśli ktoś jest na bieżąco, to polecam. Okej. Okay. Shameless jest zawsze dobry. Ja nie mam z kolei nic do dodania. Co, kończymy? Będziemy kończyli. To zanim my skończymy, ja powiem jak zwykle, że nasze odcinki znajdziecie na ibpodcast.blogspot.com albo bezpośrednio na iTunes albo innym agregatorze podcastów jako Inside Baseball. A także na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusza na Facebooku jako Latawki Wrocław, a mnie jako Konrad Kokołokoński i na stronie jako konradkokoński.com, na której są moje komiksy, Kij w dupie i inne. I to chyba byłoby na tyle, nie? Ja chciałem rozkminić, czy nie powinniśmy zmienić tytułu odcinka na Agnieszka pierdol się. Agnieszko, kochamy cię. To jest piękna odpowiedź. Uważam, że to jest dobra odpowiedź, jak ktoś ci mówi, że za dużo przeklinasz. Jesteś zbyt wulgarny. Well, fuck you. Jestem zbyt wulgarny, żeby to zrozumieć. Jesteś zbyt wulgarny. Z Wrocławia do was mówili Konrad Okoński, pierwszy znak wiosny. I Mateusz Żerkowski, dzikie muje, węże chuje. Pozdrawiamy Agnieszkę. Agnieszka. Trzymajcie. Agnieszka, daj nam szansę. Zrobimy, zrobimy odcinek light. Będziemy taki lepsi. Dla ludzi z klasą, tak. Którzy nie są szczerzy. Odcinek light. Którzy okłamują swoich współpracowników. Będziemy mili dla siebie i w ogóle. No, którzy w ogóle nie są szczerzy. Ja będę trzymał pieska na stole, takiego prawdziwego, żywego pieska. Bo będzie bardzo cicho. To cześć. Cześć, do zobaczenia.